Ja nazywam się Kuba Sito i bardzo miło mi jest powitać Was w ramach spotkania MSODI. Pewnie większość z Was wie, cóż to jest MSODI, ponieważ macie z tym styczność, nie przez przypadek też tu jesteście, ale być może i są wśród nas zupełnie nowi uczestnicy tego spotkania networkingowego, który jest już kolejnym w cyklu, a którzy nie mają zielonego pojęcia, to ja tylko dodam, że MSODI to nic innego jak modelowanie systemu ofert dla innowacji, czyli taki pozakonkursowy projekt realizowany z funduszy europejskich przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach działania, które nazywa się Poprawa rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Mazowszu. A nam właśnie o to chodzi, aby te nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne i konkurencyjne i właśnie po to ten projekt. W ramach tego projektu uruchomiono granty dla instytucji otoczenia biznesu przeznaczone na stworzenie i wdrożenie nowych produktów i usług, a tym samym podniesienie konkurencyjności i rozwoju firm na terenie Mazowsza. No ale właśnie, często mówiąc i myśląc o nowych produktach, nowych usługach, jakby nie było, robimy to trochę we własnym otoczeniu, w własnym sosie, w własnych bańkach, jesteśmy zamknięci w tym otoczeniu, wymyślamy nowe produkty i usługi. Właśnie te spotkania networkingowe są po to, aby przede wszystkim móc poznać innych, zbudować relacje, dać szansę na powodzenie tych projektów, które rodzą się gdzieś w naszych głowach, dać szansę im się urzeczywistnić, a być może nawet zderzyć nasze pomysły z opiniami innych, z potrzebami odbiorców i właśnie po to są te spotkania networkingowe. Dzięki nim instytucje otoczenia biznesu, partnerzy tych instytucji, mali i średni przedsiębiorcy, w tym startupy, nie tylko mogą spotkać swojego przyszłego, być może partnera biznesowego, ale również wziąć udział w inspirujących wywiadach oraz prelekcjach w bardzo różnej warsztatowej formie, popracować nad konkretnymi projektami i tak też będzie dziś. Całość odbywa się pod hasłem biznes to ludzie, no bo bez ludzi jakby nie było, nie ma biznesu. To ludzie tworzą biznes i tworzą ten biznes oczywiście dla ludzi. A MSODI pozwala budować sieć i budować te relacje. Dziś spotykamy się wokół niezwykle istotnego tematu, jakim jest, jakby nie było, kreatywność w procesie tworzenia innowacji. Ja twierdzę, że bez kreatywności innowacje w zasadzie nie mają racji bytu, bo wszystko zaczyna się od idei, od pewnego rodzaju pomysłu. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby tę kreatywność uwolnić. A kreatywność działa tylko w relacjach międzyludzkich. Kreatywni możemy być jako jednostki, ale jeżeli nie damy szansy zderzyć się naszym myślom z myślami innych, to absolutnie nie jesteśmy uwolnić w stanie w pełni tego potencjału, który w nas tkwi i mam nadzieję, że między innymi te spotkania pozwolą ten potencjał uwolnić. Ja widzę, że kolejne osoby dołączają, bardzo się cieszę. Zaplanowaliśmy dla Was bardzo intensywny czas, do godziny 13. Najpierw jednak będzie kilka informacji takich organizacyjnych, które ułatwią nam interakcję i wpłyną też na jakość naszego dzisiejszego spotkania. Po pierwsze mam gorącą prośbę o to, abyśmy podpisali się wszyscy swoim imieniem i nazwiskiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, tutaj w funkcji, którą mamy na Zoomie, możemy sobie swój nick zmienić. Podpiszmy się imieniem i nazwiskiem. Będzie nam zdecydowanie łatwiej ze sobą rozmawiać. Skoro już jesteśmy w tym wirtualnym świecie, musimy mieć pewnego rodzaju swoją wizytówkę. Będzie nam naprawdę dużo, dużo łatwiej. Po drugie, mam do Was dużą prośbę o aktywność i pytania w trakcie dzisiejszego spotkania, bo jakby nie było, to spotkanie jest dla Was. Mamy do dyspozycji czat, na którym już teraz, mam nadzieję, że już teraz, pojawił się, a jeżeli nie, to pojawi się już za chwilę, link do narzędzia, które wykorzystamy w trakcie tego spotkania, narzędzia, które umożliwi nam pewnego rodzaju interakcję. Jest to narzędzie Menti, być może części z Was znane, w którym też
zadajemy Wam, jakby nie było, pierwsze pytanie. Możecie już skorzystać z linku i na to pytanie, na rozgrzewkę odpowiedzieć. No właśnie, musicie otworzyć przeglądarkę w innym oknie, bądź też na przykład skorzystać z tego linku na swoim urządzeniu mobilnym, telefonie komórkowym, tablecie i odpowiedzieć na to pytanie. No po trzecie agenda, bo nasze spotkanie składa się z kilku części. Najpierw, i to już za chwilę, będzie czas na networking. Następnie porozmawiamy, będziemy mogli doświadczyć rozmowy Adriana Migonia z dr Olgą Malinkiewicz, kobietą niezwykłą, przede wszystkim kreatywną. Jeśli perowskite coś Wam mówią, to już wiecie, gdzie się znajdujemy. Zbudowała biznes od pomysłu do dziś firmy wycenianej na prawie miliard złotych. Bo ja twierdzę, że tam te 100 milionów to już jest niewiele i wkrótce to 100 milionów niecałe zresztą zostanie osiągnięte. Wywiad z Olgą przeprowadzi Adrian. Później będziemy mieli do czynienia z kolejną częścią networkingową, która jakby nie było, będzie nawiązywała trochę do tego doświadczenia, które będziemy mieli wcześniej, czyli do tegoż wywiadu. Później porozmawiamy o komunikacji, bo jakby nie było, na komunikacji opiera się wiele naszych działań, również w biznesie. Porozmawiamy o sztuce opowiadania historii, czyli o storytellingu, i gościa nie mogliśmy mieć lepszego. Będzie z nami dr Monika Górska, z którą będę miał przyjemność porozmawiać. Przyjemność tym większą, że przyznaję się szczerze, ja również narzędzia Moniki wykorzystuję w swojej pracy na co dzień, a także w pracy ze swoimi studentami. Tym bardziej się cieszę, że dziś będę miał okazję zderzyć doświadczenia z rzeczywistością. Mam nadzieję, że Wy również. I na koniec będzie również okazja do networkingu, poznania się. Będziemy podzieleni na grupy i powiem tak, te grupy nie będą się powtarzać, będą losowe, dzięki czemu ten nasz networking będzie naprawdę skuteczny, interaktywny i na to w tej chwili mam nadzieję. No a teraz chciałbym zobaczyć wyniki naszej ankiety pierwszej. Czy nam się uda? Adrianie, uda nam się wyświetlić? Tak, już myślę, tutaj wyświetlamy wyniki. Potrzebuję tylko sekundkę, żeby się przełączyć. Też jestem niesamowicie ciekawy odpowiedzi na te pytania. Okej. Wow, i myślę, że ja już to widzę i za chwilę Państwo też zobaczycie tutaj. Mam nadzieję. Na razie widzimy jeszcze agendę cały czas. O, ale jest. Jedno słowo, które zobrazuje nastawienie, z jakim przychodzicie na dzisiejsze spotkanie. O, ja się bardzo cieszę, że jednym z tych głównych słów jest ciekawość. Widzę i uśmiech, i energię, i bardzo się cieszę, bo to oznacza, że przychodzicie do nas z naprawdę dobrym nastawieniem. Jest entuzjazm, jest poszukiwanie, zaciekawienie, jest motywacja. To bardzo istotne, no bo ta motywacja pozwala nam też odważyć się, realizować konkretne pomysły. No niektórzy napisali zmęczenie. No ja mam nadzieję, że to zmęczenie przerodzi się naprawdę w dobrą, pozytywną energię, która pozwoli zadbać o przyszłość, bo i słowo przyszłość nam się tutaj pojawiło. Dziękuję Wam za Wasze odpowiedzi, za pierwszą aktywność. To narzędzie będziemy wykorzystywali w trakcie dzisiejszego spotkania. A teraz chciałbym Was zaprosić na pierwszą część networkingową. Chciałbym, abyśmy się poznali. To może zanim wejdziemy do pokoju, przejdźmy do slajdu, na którym mamy pytania, które też pozwolą Wam na to, żeby się wzajemnie poznać. Więc aby było Wam łatwiej, zaprezentowaliśmy na początek takie trzy pytania. Po pierwsze, dobrze by było, żebyśmy na początku przedstawili się. Po drugie, powiedzieli, czym się zajmujemy, bądź też czym zajmuje się Wasza firma.
ale też, żebyście odpowiedzieli na pytanie, jakie nowe narzędzie lub aplikacje powinny powstać waszym zdaniem w najbliższym czasie. To ja tylko ułatwię i przedstawię się na początku. Ja nazywam się Kuba Sito, to dla tych, którzy dopiero dołączyli. W zawodowym życiu balansuję nieco między dziennikarstwem i biznesowym konsultingiem, wspierając firmę w rozwoju, głównie w obszarze komunikacji. Pomagam projektować komunikację w firmach małych i dużych, ale też budować personal branding liderów. Jestem również wykładowcą akademickim. Jakie nowe narzędzie lub aplikacje powinny powstać? Tak, ja mam jedno przemyślenie. Moim zdaniem powinna powstać aplikacja, która automatycznie, po tym jak wsiądę do samochodu, wyłączy mi parkometr, ponieważ ostatnio właśnie przez to zapominalstwo wydałem bardzo dużo pieniędzy, a że muszę się przemieszczać po mieście samochodem ze względu na ilość spotkań, jaką mam, no to niestety tracę na tym naprawdę sporo. Jeśli ktoś wymyśli taką aplikację, gwarantuję, że będę pierwszym jej użytkownikiem. A tymczasem zapraszam was do wzajemnego poznania się. Czas to 2 minuty na osobę. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczająco. Zatem dzielimy się na pokoje i zaczynamy. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że udało wam się zrealizować plan i wzajemnie się poznać. Jeśli nie, będzie jeszcze ku temu dziś oczywiście okazja. A ja zapraszam na pierwszy taki istotny, merytoryczny punkt naszego programu, bo związany z realnymi doświadczeniami doktor Olgi Malinkiewicz, o której mówi się pani od słońca, no nie przez przypadek, ponieważ jakby nie było, Olga zasłynęła z opracowania taniej i prostej alternatywy przy tworzeniu ogniw słonecznych, a jej sukces rozpoczął prawdziwą rewolucję w branży fotowoltaicznej i stał się innowacją na skalę światową. I dziś firma Saole Technologies, którą współzałożyła Olga i w której jest CTO, no jakby nie było, warta jest prawie miliard złotych. Ja już użyję tego miliard, bo już od tych 909 do miliarda to naprawdę bardzo bliska droga. No i właśnie Adrian porozmawia z Olgą o tej drodze, od pomysłu no do finalnie do sukcesu, jakby nie było, do realnego wdrożenia. Zapraszam na ten wywiad. Adrianie, jest pan zmutowany. Tak, myślę, że teraz już mnie będzie słychać. Witaj, Olgo, bardzo serdecznie. Dziękujemy raz jeszcze za przyjęcie tutaj zaproszenia i znalezienie czasu w tym gorącym, jak wiemy, okresie na tutaj podzielenie się z nami swoją historią. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Także przejdziemy może do naszego wywiadu i tak jak wstępnie tu komunikowaliśmy uczestników, z jednej strony my przygotowaliśmy parę pytań, aby poznać twoją historię, dowiedzieć się, czym są perowskity, bo też wydaje mi się, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, ale też jak to się stało, że właśnie z tej, można powiedzieć, drogi naukowej i wynalazku technologicznego udaje się budować tak dobrze prosperującą i szybko rosnącą firmę. Więc tego, myślę, nie tylko ja jestem ciekaw, ale też nasi tutaj uczestnicy spotkania. I też mamy część pytań od naszych uczestników, którzy też zapisując się na to spotkanie, wypisywali nam pytania, które chcieli tobie zadać. Więc ja może zacznę od pierwszego pytania, żeby właśnie wdrożyć nas trochę w początek historii perowskitów, czyli czym są te innowacyjne perowskity i w jaki sposób powstały? Och, to jest jakby to powiedzieć w jakby takich kilku prostych słowach, żeby jakby to pozostało w głowach wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że perowskit to jest taki syntetyczny kryształ, bo w ogóle perowskity to jest rodzina materiałów, która jest i ona może być naturalnie występować i one się nie nadają do użycia w ogniwach słonecznych, albo mogą być to materiały, które się wytwarza w laboratorium w trakcie syntezy. Krótko mówiąc, jakby jak kryształ, jeżeli mamy ogniwa krzemowe zbudowane z kryształu czy polikrystalicznych
warstw krzemu, no to peroskit jest coś, co mógłby, czym mógłby ten krzem zastąpić. Jest też materiałem, który doskonale absorbuje światło i przewodzi dodatkowo prąd elektryczny, co jest bardzo ważne, bo potem jak tą energię jakoś od słońca pochłoniemy, no to trzeba jeszcze te kable gdzieś jeszcze przetransportować. I tak naprawdę nie ma wielu materiałów, które jednocześnie dobrze pochłaniają światło i są też dobrymi transporterami prądu elektrycznego, a perowskit jest jednym z takich materiałów, który ma te dwie cechy i wiele innych. Oczywiście pełna nazwa tego, którego my używamy, jest bardzo długa i skomplikowana i nie będę jej wymieniać, więc już sama nazwa perowskit nie jest prosta, a już jego konkretny przypadek, którego używamy, jest taka dwulinijkowa. Ale proszę tylko mieć świadomość, że to jest jakby inny materiał niż w ogniwach krzemowych, ale również on jest kryształem. Okej, dobrze. I z tego, co też kojarzę, nie tylko energię słoneczną jest w stanie absorbować, ale też światło, które na przykład występuje w sklepach, czyli tak zwane sztuczne światło, i z tego też jest w stanie przetwarzać energię. Tak, on w zasadzie jest w stanie zaabsorbować każde światło widzialne, czy to właśnie takie na zewnątrz, światło słoneczne, czy takie sztuczne światło, czy to z lamp halogenowych, LED-owych, fluorescencyjnych, wszystko jedno. On sobie świetnie z tym poradzi, zaabsorbuje tą energię świetlną i przetworzy ją na prąd. Do tego stopnia, jak też pan użył tutaj przykładu, że w sklepach, to jest zresztą nasz ostatni, w zeszłym tygodniu była premiera, ja nawet mam tutaj taki mały produkt, to tak wyglądają cenówki w sklepach, na pewno Państwo widzieli takie cenówki, ale raczej w postaci o takiej, że się wyświetla cena, a z tyłu jest bateria, tak? To jest bardzo sklepom potrzebne po to, żeby zarządzać tymi cenami z zewnątrz. To, co my zrobiliśmy, jako taki pierwszy produkt, który też wdrażamy na dużą skalę, to jest wyrzuciliśmy baterię stąd. W ogóle nie ma baterii tutaj. To jest tylko taka cienka plakietka i coś, żeby zaczepić na półkę. A zasilanie całe tej etykietki, łączności z serwerem i komunikowania się właśnie z osobą zarządzającą cenami odbywa się poprzez pobieranie energii ze światła sklepowego. I to jest jakby ta... To jest coś, co jest nowego, bo cenówki nie są nowe, absolutnie, ale to, że nie mają baterii i nie są zasilane z baterii, tylko zasilane są z ogniw, które czerpią energię ze światła sztucznego, no to jest nowość i jest bardzo duże zainteresowanie tym produktem. Dokładnie. Widziałem, miałem okazję oglądać też premierę, chyba w zeszłym tygodniu, tak? To była tutaj z Orlenem i pokazanie tych pierwszych na świecie tak naprawdę etykiet zasilanych sztucznym światłem i też z możliwością sterowania zdalnie tak naprawdę tym, co na tych etykietach się wyświetla, więc jest to na pewno bardzo innowacyjne i też biznesowo ciekawe rozwiązanie dla firm, które mogą zdalnie zarządzać tymi promocjami. Więc widzimy też to zastosowanie tutaj biznesowe. Natomiast pytanie o ten początek. Jaki był początek i jak udało ci się wynaleźć te perowskity? No a później też doszło do tej komercjalizacji, tak? Ponieważ my jakby pracując z jednej strony z naukowcami, z drugiej strony ze startupami technologicznymi, wiemy często, że no nie jest to takie oczywiste, że to się uda skomercjalizować ten produkt. Więc jakbyś mogła powiedzieć parę słów, jak wyglądały te początki? Początki wyglądały zupełnie niepozornie, no bo ja studiowałam fizykę. Studiowałam w Warszawie na Wydziale Fizyki. Wyjechałam na wymianę Erasmus. Chyba wszyscy wiedzą, są takie wymiany na studiach, że można na rok wyjechać za granicę i wrócić. Akurat w moim wypadku tak się to potoczyło, że wyjechałam na rok i zostałam 7 lat, bo wyjechałam do Hiszpanii, bo miałam Erasmusa w Hiszpanii. Bardzo mi się tam spodobało i zakończyłam studia tutaj, dokończyłam studia już w Hiszpanii, a potem jeszcze doktorat. Zostałam na doktoracie w Hiszpanii i w trakcie tego doktoratu, czyli zupełnie normalna historia w ogóle. Tutaj nic takiego. Jedziemy na Erasmus, a rzeczywiście póki co normalna historia. Tak. No ale nawet już tam, nie wiem, jestem w Hiszpanii, studiuję. Tak naprawdę ja się zajmowałam nie ogniwami słonecznymi głównie, tylko wyświetlaczami takimi typu OLED, co teraz telewizory są OLED, bardzo fajne, można kupić.
A Ogniwa Słoneczne to był tak zwany ten piątkowy eksperyment, coś takiego dodatkowego, jakiś tam temat, którym ktoś nie miał się kto zająć. I w trakcie właśnie badania tych różnych materiałów, tanich materiałów, których można było użyć w Ogniwach Słonecznych, które mogły być alternatywą do tych używanych obecnie, no natknęłam się na ten materiał zwany perowskitem. To było w 2013 roku, w Sewilli, pamiętam, pojechałam na konferencję, gdzie po raz pierwszy, to były chyba pierwsze zastosowania właśnie w ogniwach słonecznych tego materiału. I wydawało mi się, że to jest jakieś skomplikowane, trudne do odtworzenia, bo rzeczywiście, żeby to zrobić, tam była jedna z takich warstw, na której trzeba było położyć ten perowskit, ona była spiekana w 500 stopniach, więc jakby absolutnie nie ma mowy o foliach, nie ma mowy o różnych rzeczach. Natomiast sama reszta procesu była dosyć prosta do wytworzenia, przynajmniej tymi urządzeniami, którymi ja dysponowałam w swoim laboratorium. A ponieważ nie miałam pieca, który też mógłby te 500 stopni osiągnąć i wygrzać, a miałam doświadczenie bardzo duże w materiałoznawstwie, w optoelektronice, w konstruowaniu różnych urządzeń i w OLEDach właśnie, czyli tych wyświetlaczach, tak zmieniłam architekturę całego urządzenia, żeby ono działało bez tej warstwy, która wymaga wysokiej temperatury. I wtedy robiłam tak, jeszcze bez pełnej świadomości, do czego to się może przysłużyć. Po prostu bardzo mi zależało, żeby zrobić działające ogniwa, bo one były bardzo wydajne i robienie tej pracy, którą do tej pory robiłam, wydawało mi się już bez sensu zupełnie. I w momencie, kiedy udało mi się uzyskać dobry wynik, poszłam do swojego promotora, ale ten wynik był taki, jakiś taki o 30% mniej niż inne grupy uzyskiwały w tej takiej tradycyjnej architekturze, tej takiej właśnie spiekanej na szkle. I mówię właśnie, on ma na mnie hang, mówię, hang, wiesz, zrobiłam, ale nie jestem zadowolona, bo mamy troszeczkę mniejszą sprawność niż właśnie czy tam Oxford, czy Szwajcaria, tam różne grupy, które też właśnie piony działały w tym samym czasie z tym materiałem. A mi się pyta promotor, dobra, Olga, ale jak ty to zrobiłaś? Przecież nie mamy tego pieca, tak? Nie mamy tych, jak ty to zrobiłaś? Mówię, no tak, to pozamieniałam, to jakby nie potrzeba już jest pieca. On tak do mnie mówi wtedy, Olga, ale przecież to, co ty zrobiłaś, jest o wiele bardziej, jakby o wiele ma jakby większy impact niż to, co zostało do tej pory zrobione, bo ty to zrobiłaś bez użycia temperatury, zatem spokojnie na folii można robić takie ogniwa i on mi dopiero uświadomił wagę tego, co ja zrobiłam. Ja po prostu widziałam zero-jedynkowy wynik końcowy, no trochę mniej, trochę więcej, ale on rzeczywiście też ze względu na swoje duże doświadczenie, dopiero on jakby zwrócił mi uwagę, że to jest duża rzecz. Wysłałam swoją pracę na konkurs. Photonic 21 to był konkurs organizowany przez Komisję Europejską. I to też jest taka zabawna historia, taka super życiowa historia, bo tak naprawdę to już kiedyś szukałam różnych konkursów, zwłaszcza tych, gdzie są nagrody pieniężne, no bo jako studentowi też często, jeszcze za granicą studiującemu, często brakowało mi pieniędzy i zawsze miałam nadzieję, że może uda mi się zrobić cokolwiek, bo widziałam, że czasami ktoś wysyła i są czasami jakieś takie, oprócz statuetki, jeszcze jakiś czek, no zależało mi na tym wtedy. I przypomniałam sobie, że największe czeki właśnie są na komisjach, tych konkursach Komisji Europejskiej i wysłałam wtedy tą pracę na ten konkurs. Nawet też nie do końca zdając sobie sprawę, jak bardzo to jest ważny i prestiżowy konkurs, bo przyszłam znowu do tego samego promotora i mówię, że no właśnie tutaj, czy da mi wolne tam dzień, dwa, bo czy w ogóle chciałby pojechać ze mną, bo dostaliśmy zaproszenie do Brukseli, bo wygrałam ten konkurs. A on mówi, no nie wiem, co to za konkurs i dopiero jak on zobaczył, co to za konkurs i że tą nagrodę będzie mi wręczała wicekomisarz czy prezydent Komisji Europejskiej Nelly Kroes w tamtejsza, to on dopiero jakby też powiedział, Olga, to jest bardzo ważna nagroda w twoim życiu, czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? Oczywiście, tak. Szczerze mówiąc, zdałam sobie sprawę dopiero potem rzeczywiście, jak to się już wszystko potoczyło dalej, bo nagroda miała bardzo duże
wpływ na moje życie, praktycznie zmieniła moje życie, nie sama nagroda, ale to, że ten konkurs był organizowany przez Komisję Europejską i wyłaniał różne wynalazki, które miałyby wpływ znaczący na przemysł Unii Europejskiej w przyszłości. I to było, i tam było grono osób związanych ze światem biznesu, gospodarki i też grono naukowców, które z tych prac naukowych było w stanie to ocenić, wyłonić. Więc jakby wygrać taki konkurs, no to od razu jakby na świeczniku on mnie tak wyniósł, na celowniku wręcz, już bardziej tego świata biznesu. Bo od tej pory, jak wróciłam z Brukseli, rozdzwoniły się telefony i posypały się też propozycje, że to jest nowa technologia, to może przyjść, ja akurat właśnie kończyłam doktorat, więc może przyjść do naszej firmy, tutaj mamy dział R&D, może rozwijaj to w naszej korporacji. Oczywiście też miałam dużo propozycji, żeby pojechać gdzieś, mieć swoją grupę badawczą po doktoracie. Miałam też część propozycji, żeby założyć własną firmę. No i tutaj jest ten moment, kiedy zaczyna się historia Saule, bo pewnego dnia przyjechało do mnie dwóch wspólników, Piotr i Artur. No i tak jakoś mnie urzekli swoim sposobem bycia i najlepiej mi się z nimi w ogóle rozmawiało. Może dlatego też, że byliśmy rówieśnikami, a zwykle wcześniej przyjeżdżały osoby też starsze, majętne, ale starsze i też była ta różnica pokoleniowa dosyć duża. Czułam się przy nich właśnie jak taka mała studentka, a z Piotrem i z Arturem mogłam być sobą, rozmawiałam też nie per pan, per pani. I rzeczywiście oni przyjechali do Walencji, złożyli propozycję, że możemy zacząć biznes. Nie obiecywali na samym początku dużego wkładu bardzo. Powiedzieli, że zaczniemy od jakiejś kwoty, a potem razem poszukamy inwestora. Ja nie miałam doświadczenia żadnego w poszukiwaniu jakby środków finansowych i kapitału. Miałam doświadczenie stricte techniczne. No ale zastanawiałam się, trochę się bałam, oczywiście, miałam duże wątpliwości, czy im zaufać, czy można biznesmenom zaufać. Ja pierwszy raz też, nigdy wcześniej nie miałam światem, nie rozumiałam go bardzo. No właśnie, a co jakby przeważyło, bo można powiedzieć, że tak, że droga taka, no różne są drogi tak jakby naukowców, tak? Czyli produkujemy coś, co ma potencjał innowacyjny. Część osób rzeczywiście idzie w te badania i jakby zajmuje się już dalej tymi badaniami. Tu mówiłaś, że było to na tyle przełomowe rozwiązanie, że zaczęłaś sobie uświadamiać poprzez te nagrody, te konkursy, które też są bardzo istotne, że rzeczywiście to jest jakaś innowacja, która może coś zmienić. Tak. Natomiast no, taka droga, tak akurat o tym czytałem trochę, taka dosyć niestandardowa, że przyjeżdża dwóch facetów do ciebie tak za granicę i no to może załóżmy spółkę, tak? I właśnie tak. Co zadecydowało o tym, że właśnie jakby zdecydowałaś się, czy miałaś też jakieś wątpliwości, żeby akurat no właśnie firmę z nimi zakładać? O, bałam się, bardzo się bałam i obawiałam się, jakby to było, oznaczało wyjście totalnie ze swojej strefy komfortu, zaryzykowanie bardzo wielu rzeczy, odrzucenie innych ofert ciekawych, nawet z punktu widzenia naukowca i takich pewnych. Chyba, że jeden z profesorów powiedział, że nie, to nie ma sensu, oni nic nie mają, iść gdzieś indziej, tak, że nawet takie rady były. Też tak, no rzeczywiście jakby dużo osób mnie odradzało, no bo że ich nie znam, no że są młodzi, że nie znają się na ogniwach słonecznych, bo faktycznie oni nie mieli wcześniej doświadczenia stricte z ogniwami słonecznymi, ale no w biznesie potem się okazało, że tak jakby nie zawsze to ma znaczenie, bo ktoś, kto jest dobrym biznesmenem, no to niezależnie od tego, w jaki biznes wchodzi, to tam inne są zupełnie zasady. Tam musi, tak jak to tak przerzeźniam też, najczęściej zasłyszane, zapamiętane z początku naszych spotkań fraza, że Excel musi się spinać. To jest zupełnie inna motywacja niż na przykład motywacja naukowa, więc to też, ale dlaczego oni? Bo to też była taka sytuacja, że ja chyba miesiąc nie dawałam odpowiedzi, oni wyjechali, wrócili do siebie, przez miesiąc ja się zastanawiałam, no i zadzwonił Piotr do mnie i powiedział, że no Olga, fajnie było cię poznać, słuchaj, życzymy ci wszystkiego jakby dobrego, ale proszę powiedz nam o finalną swoją decyzję, czy jest na tak, czy jest na to, bo to super, jeśli na nie też jest okej,
Życzymy Ci jakby wszystkiego najlepszego, ale musisz zdecydować się teraz. Teraz, w sensie teraz, w trakcie rozmowy. Powiedz nam, czy zakładamy firmę, czy nie, no bo no wiadomo, też, to też jest coś, co się nauczyłam, że nasze skale czasowe są tak zupełnie inne. Dla nich ten miesiąc to było bardzo długo, dla mnie to było bardzo krótko, ale miałam się zdecydować w trakcie tej rozmowy, bo on powiedział, odkładam słuchawkę i pociąg ci odjechał. I jak on powiedział, że mi odjechał pociąg, to mnie tak też, zaczęłam się nad tym tak zastanawiać tak jeszcze na bieżąco, na szybko. Mówię, no dobra, no okej, tak sobie myślę na głos, że no tą karierę naukową, no nikt mnie nie zabierze tych wszystkich publikacji, tej wiedzy, którą zdobywałam. Ono też nie przepadnie. Zaryzykuję, nie wiem, założę firmę, jeżeli nam nie wyjdzie, a oczywiście było ogromne prawdopodobieństwo, że nie, jak to jest w tym startupowym świecie i z tym też trzeba się liczyć i to też trzeba sobie przemyśleć, czy kogoś też stać na takie ryzyko, ale jeżeli to nie wyjdzie, no to wtedy, no co, no wtedy wrócę do nauki, no, tam część ofert może będzie już nieaktualna, ale założę się, że myślę, że jeżeli w ciągu roku nie wyjdzie, to już za rok będę znała odpowiedź i rok to nie jest w świecie naukowym akurat taki szmat czasu, żeby potem nie móc znaleźć pracy. I zgodziłam się i powiedziałam, dobrze Piotrze, no to szykujcie, dobra, zakładamy firmę, szykujcie się, przyjeżdżam i chyba tydzień później byłam już w Polsce ze wszystkim, co mam. Rozmawiałam wcześniej oczywiście z promotorem. Zapytałam się, czy nie ma nic przeciwko, bo na początku chciałam, żeby to był spin off w Walencji. Bardzo mi się podobało życie w Hiszpanii i chciałam tam zostać, ale on powiedział, że nie jest zainteresowany, bo to niepoważni też są inwestorzy, że on szukał takiego jednego wielkiego, co od razu da 10 milionów i nie będzie od niego wymagał zero jakby odpowiedzialności. Często niestety to jest błąd naukowców, że szukają takich inwestorów. Ale nie był zainteresowany i powiedział, że mogę założyć spółkę w Polsce. Jak następnego dnia przyszłam do sobie, następnego dnia i powiedziałam, że już założyłam w takim razie i że wyjeżdżam, bo już mam bilet na samolot, to też był bardzo taki jakby strząśnięty, że to się potoczyło tak szybko. No a chłopaki bardzo, bardzo to sprawnie od początku przeprowadzili proces. Założyliśmy tą spółkę dosłownie no, w kilka dni. Zaraz potem byłam w Polsce i od razu zaczęliśmy już jakby na własne konto działać. Trzeba było kupić materiały, trzeba było zrobić próbki, trzeba było jakby opracować plan, do kogo w pierwszej kolejności zwrócić się o środki, zrobić prezentację w PowerPoincie. No taki startupowy standard. Cała masa rzeczy, którą na początku trzeba zrobić i nie wiadomo tak naprawdę za co się wziąć. I tu mieliśmy właśnie też pytanie od jednego z uczestników, który tu się zgłaszał właśnie, jakie były z Twojej perspektywy takie największe wyzwania przy jakby w tych pierwszych krokach rozwoju firmy, które na dziś pamiętasz? Wiesz, największe wyzwanie, w sumie były dwa. Jedno bardziej spoczywało na barkach moich wspólników, czyli to pierwsze fundusze, żeby w ogóle jakby nawet żeby zrobić te pierwsze próbki, czy chodzić i jeździć, trzeba było włożyć własne środki. Mhm. Na początku zakładali moi wspólnicy, że to będzie 200 tysięcy złotych, ale po roku zrobił się z tego milion. I to był już taki moment, że dla inwestorów z takim, no, oni nie byli tego typem inwestora, żeby mieć taki duży portfel, więc dla nich to było dużo. I wtedy jak już zbliżaliśmy się do miliona wydatków, no to wtedy no, była nerwowa atmosfera, bo byliśmy bardzo zdziwieni, że nigdzie nie możemy, bo próbowaliśmy aplikować o różne środki europejskie, o różne granty krajowe i tutaj nie mieliśmy wtedy jeszcze sukcesu. Prywatnych inwestorów bardzo wiele rozmów odbyliśmy, byliśmy no, wszędzie, chyba w każdym, no, w wielu miastach, może nie w każdym, ale w wielu miastach i z wieloma też bogatymi prywatnymi inwestorami rozmawialiśmy z funduszami, no, wszędzie gdzie się dało i nic. Byliśmy bardzo z tym jakby zaskoczeni, że jak to, bo oczywiście jak każdy startupowiec myśli, że mam najlepszy pomysł na świecie, to jest takie super i jak to jest możliwe, że nie ma inwestora. No i byliśmy już na takim położeniu już dramatycznym, że stwierdziliśmy, że wtedy poszliśmy do mediów z tym pomysłem i poszliśmy do mediów i pamiętam, że udało nam się dostać do programu Świętej Pamięci Grzegorza Miecugowa. Mhm. To była taka 20-minutowa rozmowa
w której ja powiedziałam, że no, ja przyjechałam z bardzo fajnym wynalazkiem, ale niestety nie możemy znaleźć inwestora. Chodzimy też po ministerstwa, wchodzimy właśnie, też wtedy pokaliśmy dużo do jakichś takich też, oprócz środków z Unii, to też krajowych i rządowych też, no ale absolutnie jakby nie mieliśmy siły przebicia, no ale po tym programie, jak powiedziałam, że mam fajny wynalazek, nie mamy siły, ale z jakiegoś powodu nie możemy znaleźć inwestora, nie chcą się z nami też umawiać na rozmowy, to miało to jakieś przełożenie. Wywarliśmy taką presję, że nagle już nam nie odmawiano spotkań tak łatwo i zaczęliśmy chodzić na te spotkania, a tak naprawdę to wtedy się zbiegło też, że oglądał ten program pan Dariusz, który był finansistą z Londynu, który też był Polakiem, pracował w Londynie i akurat prowadził interesy w obszarze energetyki z takim jednym z większych miliarderów z Japonii. I on zobaczył ten program i ponieważ wiedział, że pan Sawada, nasz przyszły inwestor, czyli wszystko się udało, lubi takie tematy, skontaktował się z nami i pojechaliśmy do Japonii, pokazaliśmy panu Sawadzie, co mamy, bo mieliśmy już próbki, mieliśmy już jakby wszystkie materiały opracowane. Bardzo się panu Sawadzie ten pomysł spodobał i jak zresztą też jak na Japonię, no to dosyć szybko dostaliśmy natychmiast w zasadzie decyzję o finansowaniu i wtedy dostaliśmy 5 milionów euro za 20% udziału w Saule. To było bardzo dla nas korzystne i to był nasz taki pierwszy inwestor i od tego momentu Saule zaczęło się rozwijać, bo wcześniej to była walka o inwestora i no czasowo nawet nie było środków, żeby zatrudnić zespół, nie było środków też, żeby wszystkie materiały zakupić, żeby tą technologię dalej rozwijać, nie było środków też, żeby na takie najbardziej podstawowe rzeczy tylko mieliśmy, a już jak pan Sawada w nas zainwestował, a to się zbiegło z finansowaniem, to był wkład własny do jeszcze większego projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i to chyba na pewno bez dwóch zdań, bez tego Funduszu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie dalibyśmy rady, nie byłoby nas teraz, bo dostaliśmy duży grant i wkład własny właśnie te 4 miliony euro to był jakby musieliśmy włożyć i to pokrył pan Sawada z Japonii, czyli to było łączenie tego inwestora prywatnego z inwestorem publicznym. Tak, tak, to rzeczywiście tak. To były jeszcze lata, z tego co kojarzę, 2013-2014 rok, gdzie o to 15, tak, to był 2015, tak. Gdzie o to finansowanie w Polsce było znacznie ciężej niż jest to teraz, bo teraz tak naprawdę dobre pomysły, dobre projekty mogą pozyskać to finansowanie, ale no promocja i globalny inwestor to jest coś, co uwiarygadnia taki projekt, więc tutaj to wam też zdecydowanie pomogło. Mam też kolejne pytanie odnośnie jednej z uczestniczek, tak, ponieważ jesteś kobietą w biznesie, naukowcem, która rozwija z sukcesem swój projekt. I pytanie o tej uczestniczki brzmi, czy kiedykolwiek miałaś obawę, która powstrzymywała cię od zrobieniem dalszego kroku o swoje kompetencje i siłę przebicia jako kobieta działająca w nowych technologiach? Czy właśnie kiedyś odczuwałaś, czy w związku z tym, że to jest tak innowacyjny pomysł, jesteś młodą kobietą, która w zasadzie świeżo podczas doktoratu rozwija tak dobrze rokujący projekt i że właśnie no nie możesz gdzieś uzyskać tego przebicia albo czy w jakiś sposób jest ci ciężej rozwijać ten projekt? Szczerze mówiąc, jakby dużo o tym słyszę, więc pewnie ten problem na pewno istnieje, ale w moim przypadku jakby nie odczułam tego nigdy. W grupie bardzo dobrze byłam traktowana tam, gdzie pracowałam. Może to zależy od grupy, zależy od promotora, od środowiska. Nie wiem, ale bardzo dobrze mi się pracowało ze wszystkimi. Raczej zawsze pracowałam na swoje. Obaw miałam całe mnóstwo i myślę, że te obawy to każdy ma. I mężczyzna, i kobieta. Te kobiety czasem może bardziej dają znać to po sobie, ale wtedy po prostu no, nie można tak sobie, nie można w siebie nie wierzyć, trzeba trochę uwierzyć i też nie było nawet czasu, żeby za bardzo nad tym się zastanawiać, bo jak się nadarza okazja, korzystać i spróbować i nie można też tak oceniać swoich, nie można się tak poddawać na zasadzie, no nie wiem, bo gdybym miała tak naprawdę teraz
z tą wiedzą, którą mam, jeszcze raz zdecydować, czy się nadawałam wtedy, czy nie, to na pewno wiele rzeczy mi brakowało, tylko ja się tych rzeczy nauczyłam już w trakcie budowania firmy, a tych kompetencji, których nie miałam, bo też ja nie jestem osobą, która przecież tą firmę rozwijała, miała pomysł na wszystko i nawet teraz w tej sferze naukowej, tych kompetencji, których nie miałam, to szukałam u innych ludzi, żebyśmy się dobrze uzupełniali jako zespół i w momencie, kiedy były środki, można było, no wiem, czego, dobrze jest wiedzieć, czego się nie wie, bo wtedy można znaleźć kogoś, kto to wie i od razu dynamicznie się rozwija cały projekt i nawet taka współpraca też jest bardzo przyjemna, bo dużo można się nauczyć. Teraz ja się bardzo dużo nauczyłam, Boże. Ja co ja tam wiedziałam w 2015 roku? Ja wiedziałam, jak się robi próbki i znałam się głównie na tym jakby swojej wąskiej dziedzinie, a to było przecież tylko jakiś taki mały procent tego, co teraz tutaj jest, bo to jest i biznes, i nauka, i technologia, ale też bardzo dużo innych rzeczy, ale warto, nie można przypuszczać okazji, tak bym powiedziała. No. Jak nie ma się kompetencji i coś nie wyjdzie, to trudno. No. Dokładnie. To, co widzimy rzeczywiście, co decyduje o takim sukcesie przedsiębiorców, to jest po pierwsze to, że spróbują, czyli podejmą to wyzwanie, kiedy jest okazja, spróbują jej wykorzystać, bo może nie wyjść, ale to tak jak uczymy się chodzić, musimy ileś razy upaść, żeby nauczyć się chodzić, więc trzeba próbować. Ale powiedziałaś też o tym początkowym etapie rozwoju firmy. My jesteśmy jako Fundacja Inkubator Technologiczny instytucją otoczenia biznesu, która wspiera firmy na początkowym etapie właśnie w rozwoju. I teraz z twojej perspektywy, jak cofasz się właśnie wstecz do pierwszych kroków w rozwoju firmy, to jakie by było takie kluczowe wsparcie, którego na przykład wtedy byście potrzebowali i moglibyście je dostać od takiej właśnie instytucji otoczenia biznesu? Jak na samym początku, jak założyliśmy firmę, no to tak jak mówię, właśnie my aplikowaliśmy o wsparcie głównie finansowe i też infrastrukturę, bo tutaj akurat w naszej kategorii, bo też są różnego rodzaju biznesy, ale w naszej kategorii, kiedy jeszcze było do rozwinięcia i musieliśmy korzystać z infrastruktury naukowej, ona jest bardzo droga. I tutaj Wrocławski Park Technologiczny też bardzo okazał się pomocny i Wrocław ma bardzo ciekawy system wspierania właśnie młodych takich przedsiębiorców z tej dziedziny bardziej może naukowej, bo ma ogromny park wyposażony w bardzo wiele drogich urządzeń, gdzie młode startupy mogą zaczynać jakby wpisać swoją działalność i dzielić się tymi urządzeniami i zamiast kupować jedno takie duże urządzenie, żeby pracować jako firma, móc wynajmować je na godziny. I szczerze mówiąc, my skorzystaliśmy też z tego i bardzo nam to pomogło, no bo w momencie, kiedy jakby jeszcze nie wiadomo, czy biznes się rozwinie i wiadomo, są pewne pieniądze, które no, trzeba liczyć, że mogą pójść na straty, bo to jest ten pierwszy włożony kapitał, no to nie ma sensu wydawać wszystkiego, co się ma na sprzęt. I tutaj rzeczywiście to bardzo ciekawy model Wrocław ma dla młodych przedsiębiorców. To się przydało, a to, czego nie dostaliśmy, no to wydaje mi się, że to też było bardzo trudne w 2015, bo my byśmy dostali nawet te środki, gdybyśmy dostali rzetelną ocenę. Gdyby był ktoś, jakieś grono ekspertów, ale takich naprawdę jakby, którzy się znają na rzeczy i biznesowo właśnie technologicznie i którzy byli w stanie nas ocenić, którzy byli w stanie to dostrzec, co teraz jakby wielu się wydaje oczywiste. W 2015 roku nie mieliśmy inwestorów, którzy byli chętni nawet, żeby bardzo podekscytowani i dostalibyśmy te środki, ale potem się okazywało, że pytali się grona ekspertów, co zakładam, było pewnie gdzieś, nie wiem, na uniwersytetach, na politechnikach grona eksperckie, którzy wydawali nam negatywną opinię. A ja z tym nie mogłam się pogodzić, dlatego że przecież w Polsce nie było ekspertów od tej technologii, więc jakich ekspertów oni się w ogóle pytali? Kogo by się nie zapytali, to nie był ekspert od technologii perowskitowej, bo tutaj nie było ani jednego ogniwa nawet takiego wytworzonego w 2015 roku. Teraz są grupy, które nad tym pracują, bo teraz cały świat jakby też idzie, więc nauka pójdzie, więc my byliśmy, uważam, też bardzo skrzywdzeni przez jakby nierzetelną
brak kompetencji wśród osób, czy nas rekomendujących, czy oceniających nasz projekt. I czyli też wtedy by się przydało takie trochę doradztwo, jak to pokazać, jak też od strony biznesowej i technologicznej, można powiedzieć, przekonać tych ekspertów do tego, że to jest potencjał. Mi się też z roku taki przykład 2014 nasuwa jeden startup Plantalux, który wspieraliśmy, też optymalizujący zużycie w szklarniach o 50%, właśnie jeśli chodzi o zużycie energii, więc opatentowali, stworzyli własne oświetlenia i oni aplikując wtedy o właśnie projekt w Polsce Wschodniej platformie startowej, no, nie zostali zakwalifikowani, ponieważ było to za mało innowacyjne, że oni 50% zmniejszają to zużycie w szklarniach, gdzie są parę milionów złotych dla jednego tutaj rolnika oszczędności w skali roku. Natomiast no po właśnie tym procesie gdzieś tam akceleracji, mentoringu i po umiejętnym przedstawieniu tego, no okazało się, że zajęli pierwsze miejsce później w tych listach rankingowych, więc... No, to pokazuje, że mamy fundusze, mamy instytucje, które dają środki, ale mamy jakiś problem właśnie z oceną napływających wniosków. Tak, tak, to było, to już teraz w dużej mierze się zmieniło, bo nauczyliśmy się, to były pierwsze inwestycje w tych latach 2014-15 i teraz to już dużo sprawniej decyduje, no ale funkcjonuje, ale rzeczywiście no ciągle te problemy, tak jak słyszymy, czasem się zdarzają i rzeczywiście tutaj to tłumaczenie tego języka naukowego językiem biznesowym jest dosyć potrzebne. Ale dobrze, bo ponieważ powoli czas nam się zbliża końca, wiem, że też masz dzisiaj grafik wypełniony po brzegi, a chciałem jeszcze zadać jedno pytanie i dać dosłownie 2-3 minutki na odpowiedzi na pytania uczestników, ponieważ też na pewno je mają. Więc pytanie takie, jeśli właśnie miałabyś teraz rozwijać Saule Technology raz jeszcze, to co zrobiłabyś inaczej? O, trudne pytanie. Trudne. Nie mówiliście, że łatwo. To nie, no bardzo dobrze. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć teraz. Jakby wydaje mi się, że no, na szczęście akurat w tym wypadku jakoś to się dobrze potoczyło. Też było dużo nieprzewidzianych rzeczy po drodze, które, no to, co bym zrobiła inaczej, to są takie rzeczy bardziej techniczne na zasadzie, nie wiem, czy na przykład jak budowaliśmy linię, to i to bym zostawiła, a to i to bym inaczej zaprojektowała. Na pewno przy budowie naszej linii, tej pierwszej pilotażowej, większą uwagę zwróciłabym na software i na firmę właśnie rozwijającą software, bo tak za bardzo też skupiliśmy się na tym hardware'ze, a software mieliśmy potem, rzeczywiście musieliśmy nadganiać. Więc to są tego typu rzeczy. Natomiast strategicznie jestem bardzo zadowolona z każdego inwestora, którego mamy na pokładzie, no i nie zamieniłabym na żadnego innego i dalej poszukujemy kolejnych, szykujemy się do kolejnej rundy, bo teraz mamy już produkt, mamy linię pilotażową, która jest za mała, żeby tak naprawdę tą rynkową potrzebę zaspokoić. Mamy klientów, którzy na to czekają, nie jesteśmy w stanie wyprodukować takiej ilości, więc kolejnym krokiem teraz jest kolejny inwestor i już takie środki, rząd wielkości większe niż były inwestowane do tej pory i to jest dla nas wyzwanie, po to, żeby technologie, jeżeli mamy dalej istnieć, to technologie trzeba zeskalować i zglobalizować i jakby tutaj już nie czekać i nie cieszyć się z tego, że coś mamy, tylko rzeczywiście stworzyć fabrykę, która będzie w stanie to, co mamy i to, co ludzie chcą w takich ilościach wyprodukować, żeby móc zrobić z tego faktycznie taki biznesowy case na globalny. Okej, dziękuję. No właśnie i tak podsumowując trochę i kończąc pytanie, jakie dalsze tutaj plany właśnie i przed Wami, tak? Czyli jakie dalsze kroki planujecie, jeśli chodzi o rozwój i kiedy też będziemy mogli korzystać z tej technologii w naszych domach czy w innych miejscach, no oprócz Orlenu, gdzie te etykiety chyba... Jasne. No krótkoterminowo, ponieważ mamy duże... Krótkoterminowo teraz bardzo nam zależy, żeby mieć pierwsze przychody, więc krótkoterminowo teraz planujemy tak zwiększyć naszą produkcję jak najszybciej się da, żeby być w stanie tak około miliona miesięcznie produkować takich etykiet. To nam zajmie trochę czasu, bo do tego musimy wybudować nowe maszyny też i nową fabrykę postawić, ale to jest tak jakby krótkoterminowo. W międzyczasie
długoterminowo stawiamy fabrykę taką 100 megawatową, gdzie będziemy mogli do takich klientów już bardziej nie zastosowań takich do elektroniki, tylko do takich zastosowań, do czego Saule też zostało powołane do życia, czyli ogniw już na budynkach, na samochodach, na żaglowcach, już takich w większej skali produkować, ale myślę, że to jest jakby nasz kolejny krok, one też są równolegle rozwijane, tylko że tutaj już mówimy, że przychodzi ten klient i na przykład prosi o 40 tysięcy metrów kwadratowych, czy 4-5 hektarów na jeden budynek, jakiś magazyn, a nasza fabryczka we Wrocławiu teraz może wyprodukować te 40 tysięcy metrów w rok, jeżeli non stop by działała bez przerwy. Więc my nie jesteśmy w stanie nawet, mając takie zapytania, my potrzebujemy fabryk i teraz mamy już też dużo się nauczyliśmy budując pierwszą fabrykę. Dużo rzeczy zrobiliśmy genialnie, aż sama jestem zaskoczona, ale dużo rzeczy też nam nie wyszło tak, jak sobie życzyliśmy, ale są łatwe do poprawy i mamy już projekt na te fabryki duże. Ryzyko jest 10 razy mniejsze przy budowie dużej fabryki niż przy tej pierwszej, bo też ona jest zaprojektowana w taki sposób, że jest powieleniem, a nie jakimiś innymi technikami. To są te same techniki powielone, więc inwestor nie ma ryzyka i jestem optymistką, że znajdziemy inwestora, który jakby znajdziemy ten kapitał, żeby w tej chwili szybko urosnąć, budować fabryki w różnych krajach, na różnych też kontynentach, w Polsce również, ale to nie jest projekt na jedną fabrykę. Wydaje mi się, że w tym momencie to jest już walka z czasem, cały świat też pracuje nad tą technologią, no i market trzeba sobie wyrobić, jakieś pierwszeństwo na rynku, to jest o co teraz tak naprawdę walczymy. Dokładnie, kojarzę też, że jeśli chodzi o kapitał, to w planach wejście na giełdę, czy coś już wiadomo o terminie, czy to ten rok będzie, czy... Do końca roku powinno to się wydarzyć, ja akurat nie jestem tak mocno zaangażowana w ten proces, bo bardziej skupiam się na technologii, od tego właśnie też mam wspólników, ale do końca roku to powinno się wydarzyć. Sami jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie. Wchodzimy przez mniejszą giełdę, przez New Connecta, żeby się nauczyć w ogóle, jak się poruszać w tej przestrzeni. Nie jest to jest coś, co jest dla nas nowym doświadczeniem i na 100% też w 100% nie możemy polegać tylko na tym, więc mamy oczywiście jeszcze wiele innych planów, jak kapitał pozyskać. Po to, żeby czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, no musimy mieć w tej chwili plan B, plan C, plan D. Są różne sposoby. Dokładnie. Jakby co, też mamy sieć inwestorów zagranicznych, więc też polecamy się tu uwadze w razie czego. Natomiast jeszcze tutaj kwestia paru pytań, dwóch, trzech może byśmy wyłonili. Oczywiście. Wiem, że za chwilę będziesz musiała już uciekać do swoich obowiązków, więc zachęcam, jeśli ktoś ma pytanie, napiszcie na czacie, na tyle, co będziemy mogli, odpowiemy. Natomiast ja przejdę do pierwszego tutaj pytania. Adam Skoneczny, WOW imponujące, jak wygląda koszt w porównaniu do baterii? Tylko Adamie, czy tu jesteś... Zakładam, że chodzi o panele słoneczne, czyli te takie zwykłe, bo to porównujemy nasze panele słoneczne do panelów słonecznych, bo baterii to nawet nie znam kosztów wytwarzania takich baterii do składowania energii, ale do wytwarzania paneli krzemowych, nasze panele perowskitowe, jeśli chodzi o wytworzenie, są porównywalne. Mimo że krzemowe są bardzo tanie, nasze też są bardzo tanie, więc cenowo to jest konkurencyjne i tak naprawdę to nam dzięki temu tylko ten biznes się rozwija. Okej. No i tutaj kolejne pytanie, czy ta technologia umożliwia też gromadzenie energii? Nie. Nie, tutaj mamy tylko produkowanie energii. Do gromadzenia energii musimy korzystać z istniejących rozwiązań, tak samo jak inne technologie solarne. Dużo pytań technicznych. Jak długa jest żywotność tego materiału? Dobrze, w tej chwili nasz pierwszy produkt na ten gwarantujemy 10 lat życia. Jesteśmy jakby firma sama, jakby tak 6 lat jest operacyjna. Z linii zaczęły schodzić pierwsze ogniwa do testów, nawet takich atestów europejskich dopiero w maju, a te testy życia, żeby potwierdzić, że gwarancje one czasem trwają wiele miesięcy. I na ten produkt dajemy 10 lat i zwiększamy cały czas tą żywotność jakby z czasem w ramach testowania różnych materiałów i w ogóle testowania samych ogniw.
Okej, fajnie. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to będziemy powoli kończyć. Ja w międzyczasie jeszcze spytam Olga o jakieś takie przesłanie dla początkujących przedsiębiorców, dla osób, które albo teraz mają pomysł na własny biznes, albo rozwijają swoją firmę i też szukają właśnie różnych sposobów, jak rozwijać tą firmę efektywniej. Czy masz jakieś takie swoje przesłanie czy lekcje, które mogłabyś też przekazać właśnie odnośnie tutaj skutecznego działania i właśnie tego, co robić, żeby ta firma... O Boże, gdyby istniała taka cudowna recepta, jakie to byłoby piękne, więc ja w ogóle nawet nie śmiej, bo każdy ma inny pomysł na biznes, uwarunkowania, żyje w innym mieście, ma inny dostęp, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć, że w moim przypadku to, co się najbardziej zaawansowało, to było to, że moi wspólnicy nie wtrącali się do technologii, a ja im się nie wtrącałam do biznesu i każdy robił właśnie swoje i tworzyliśmy świetny zespół. I rzeczywiście nawet jak były jakieś dla mnie kontrowersyjne ich decyzje biznesowe, byłam czasem nieraz oburzona, ale musiałam to jakoś nie wchodziłam im w ten obszar, zaufałam im, na sam koniec okazało się, że mieli rację, oni tak samo zaufali mi, mimo że na samym początku, jak rozwijaliśmy technologię, wszyscy, nawet ze świata naukowego, fala krytyki, jaka była, to się nie uda, im rzeczy nie uda, tam to się nie uda, oni to wszystko słyszeli i się pytali, ej Olga, trochę się martwimy, bo wiesz, wszyscy mówią, że się nie uda, a ty wiesz, jesteś PhD, studentka i tak dalej, wiadomo, że człowiek może mieć wątpliwości, ale zaufali mi, ja powiedziałam, że ja jestem pewna, ja wiem jakby, że to jest ta ścieżka, którą powinniśmy obrać, miałam takie silne przeświadczenie, oni mi zaufali, zespół mi zaufał i to zaufanie jest ważne, tylko czasem to się może nie udać, wiadomo, ale warto zaufać, bo człowiek samemu jakby miał i ogarnąć wszystkie dziedziny w swojej firmie, to nie da rady czasowo. No tak, to dokładnie tak wygląda, że prowadząc własny biznes jesteśmy sprzedawcą, naukowcem, księgowym, prawnikiem i jednocześnie... Tak, to właśnie tutaj dobrze się sprawdza jednak chyba podział na zbudowanie tego zespołu i jakby tylko właśnie nie wtrącanie się. Warto wiedzieć, co się dzieje, ale za bardzo też nie. Nie domądrzać tam gdzieś... Jakieś coś na czymś nie zna po prostu. Dokładnie. I też ten dobór tych ludzi jest ktoś, kto zna się na technologii, czy zna się na jakby przedmiocie działalności firmy, a jest ktoś, kto zna się na biznesie, sprzedaży, marketingu i to też właśnie uczymy firmy, wspieramy je, żeby właśnie też szukać tej komplementarności u innych, bo od wszystkiego nie jesteśmy i każdy ma jakieś mocne strony. To ostatnie pytanko na zakończenie i już Cię puszczamy, żebyś mogła wracać tutaj do podboju świata i tworzenia tutaj nowych perowskitów, nowych ogniw. Od Nicole, uważasz, że w najbliższym czasie powstanie jeszcze więcej takich innowacyjnych rozwiązań? Zapytajnik. Jesteśmy coraz bliżej, jeśli chodzi o świat naukowców. Tak, najbardziej. Tak naprawdę teraz jest bardzo dużo, jest moda w ogóle na innowacje i nie wyobrażam sobie działania jakiejkolwiek firmy w tym świecie, nawet dużej, bez tej właśnie technologii i innowacji. Tak naprawdę dużo teraz się inwestuje w to więcej niż kiedyś, bo te największe giganty, to one właśnie z tego żyją. Już bez technologii ciężko by było, więc technologia tak najbardziej jest obszar teraz podatny na nowe rozwiązania. I nawet z naszej dziedziny peroskitowej, nie jesteśmy jedynym startupem już. Byliśmy w 2015 roku, teraz tych startupów jest bardzo dużo na całym świecie. Duże koncerny też zapowiadają, że będą komercjalizować tą technologię i to jest akurat dla nas prezent, bo to nas uwiarygadnia, że jakby dobrze my zainwestowaliśmy swój czas. Także tak, to jest era technologii, tak mi się wydaje. Tak, potwierdzam i nawet wczoraj widziałem informację o jakimś nowym energetycznym rozwiązaniu z rynku niemieckiego też, ale bardziej chyba związanych z panelami słonecznymi i jakby kolejnym progiem tutaj efektywności przekroczonym, więc rzeczywiście tego jest teraz bardzo dużo. I już ostatnie pytanie naprawdę od Moniki Górskiej, która zaraz będzie mówić o storytellingu
dialogu, więc już powoli przechodząc do kolejnej części agendy. Pytanie od Moniki, czy macie już w Saule Technologies spisaną swoją opowieść? Właśnie, jeszcze nie. Nie, gdzie my czas mamy na takie rzeczy? No, Jezus Maria. Znaczy, to fajnie by było mieć coś takiego, ale słowo. No, nawet nie wyobrażam sobie jeszcze, żeby miała nawet siłę i czas pisać to. Nie ty, ale od tego jest na przykład Monika, która będzie o tym właśnie za chwilę mówić. To zapraszamy, bardzo jesteś, chętnie. Tak, jest. Jak ktoś za mnie, to na chwilę super. Tak, jesteś w stanie kogoś w zespole wysłać, to będzie nagrywane, jest nagrywane, więc odsłuchać nawet tą część albo kontakt z Moniką, jeśli chcielibyście taką historię spisać, bo właśnie za chwilę w takiej warsztatowej prelekcji będziemy o tym mówić, jak właśnie tworzyć te historie, jak opowiadać o tej firmie, to wtedy serdecznie zapraszamy albo do odsłuchania, albo do kontaktu, żeby no rzeczywiście wasza firma mogła się nieść w świat i ja osobiście bardzo kibicuję, żeby ten projekt no, był tym, co rzeczywiście wyróżni Polskę na arenie międzynarodowej, bo już mieliśmy grafen, mieliśmy inne technologie, których nie udało się skomercjalizować, także tu głęboko trzymam kciuki i życzę powodzenia, żeby ta wasza firma rzeczywiście... Esi w ogóle. No dobrze, to dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dobrze, dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Bardzo serdecznie dziękujemy. To naprawdę niezwykła historia, w której też powiem szczerze i wprost, jest również bardzo duży potencjał, jakby nie było, do opowiedzenia tej historii, bo tam były i konflikty, i punkty zwrotne. Ja myślę, że Olga już niebawem, że Monika nam tą historię Olgi pomoże ubrać, albo posłuży się chociażby pewnymi przykładami, które padły w trakcie tego wywiadu, bo naprawdę w tej historii jest bardzo duży potencjał. No ale, zanim my przejdziemy do opowiadania historii, mamy czas już za chwilę na drugą część networkingu, ale też zanim ta część networkingowa, chciałbym wam zadać pytanie, korzystając z narzędzia, które już znacie, czyli Mentimeter. Ponownie wchodzimy w te linki, które udostępniliśmy wam na czacie na początku naszego spotkania. Może za chwilę nawet wkleimy ten link raz jeszcze, jeżeli ktoś do nas dołączył, a jeżeli nie, to na samym początku historii czatowej ten link się znajduje. Zaraz spróbujemy go nawet skopiować i wstawić. I mamy do was oczywiście kolejne pytanie, związane jakby nie było z perowskitami, no bo poznaliśmy już jakby nie było jeden realny, fizyczny produkt, w którym perowskity będą wykorzystywane, oprócz oczywiście standardowego, czyli paneli fotowoltaicznych, w związku z czym my pytamy was o to, czy wy widzicie jeszcze jakieś miejsce, gdzie one mogłyby zostać jeszcze wykorzystane, gdzie wręcz byłyby pożądane, gdzie mogłyby się sprawdzić. Właśnie tak się rodzą innowacje. Ta burza mózgów sprawia, że możemy dzielić się swoimi zdaniami, a być może na bazie tego powstanie jakiś kolejny przełomowy produkt. Kto wie? Jestem ciekaw waszych odpowiedzi. To co? Jesteśmy w stanie, Adrian, zaprezentować? Ja myślę, że jeszcze chwilkę. Prosimy też o potwierdzenie na czacie, czy udało się kliknąć w link i widzicie odpowiedź. I widzicie pytanie, przede wszystkim pytanie. Jeżeli okay, jest pytanie, to spróbujcie napisać i właśnie, zaznaczyć. Jakie jest niecodzienne zastosowanie tak perowskitów? Być może właśnie w trakcie wywiadu z Adrianem zrodziły wam się w głowie jakieś pomysły, gdzie można by było ten materiał, wyjątkowy materiał, również zaimplementować, tak by powstał z tego realny produkt. No i proszę bardzo, mamy też wyniki. Ładowanie telefonów w biurze, nie tylko, ładowanie telefonów generalnie. No, powiem szczerze, może w końcu skończyłby się problem z rozładowaną baterią. W moim przypadku bateria nie wytrzymuje nawet jednego dnia, więc powiem szczerze, podpisałbym się pod czymś takim. Ogrzewanie w szklarniach. O, niezwykle praktyczne, może trzeba podsunąć. Co tu jeszcze mamy? Do laptopów, kolejna odpowiedź. To również byłoby ciekawe. Moglibyśmy pracować wówczas w plenerze, na przykład w lesie. Proszę bardzo.
chociaż może nie w tą pogodę, którą mamy w tej chwili, ale latem czemu nie, takie macie, moc napędowa. No jestem ciekaw, czy również by się ten materiał sprawdził w przypadku samochodu i ładowania baterii samochodowych. Obawiam się, że byłby problem, bo mamy zbyt małą powierzchnię w stosunku do pojemności takiej baterii. Natomiast w przypadku roweru, tudzież jakiegoś dodatkowego silnika w rowerze, czemu nie? Mogłoby to być niezwykle ciekawe. Suszarka do ubrań. O, bardzo ciekawe. Albo teraz przed sezonem zimowym może być też suszarka do butów, chociażby takich na stokach narciarskich. Powłoki lakiernicze w samochodach. Faktycznie mogłoby to zaspokoić na przykład, o, i tu myślę, że zrodził się konkretny pomysł, bo powłoka lakiernicza wykonana z wykorzystaniem tego materiału mogłaby na przykład zasilać dodatkowe urządzenia w samochodach elektrycznych, dzięki czemu samochód mógłby zwiększać zasięg, ponieważ na przykład radio, nawigacja nie korzystałaby z baterii samochodowej, a na przykład właśnie z perowskitowej. No to już mamy konkretne pomysły. Przekażemy je z pewnością Oldze. Być może przerodzą się one w konkretne produkty, bo być może nikt do tego tematu w taki sposób nie podszedł. No dobrze. Dziękuję Wam za Wasze głosy, Wasze zdanie. A my przechodzimy do dalszej części networkingowej oczywiście. A w tej części networkingowej wymieszamy się w tej chwili. Nie będziemy w tych samych grupach, w których byliśmy poprzednio, więc znów będzie się trzeba przedstawić, opowiedzieć, czym się zajmujemy, ale dodajemy inne, zupełnie trzecie pytanie, które być może też Was do czegoś zainspiruje. Jaką książkę ostatnio czytaliście i co się Wam w tej książce najbardziej podobało? To ja odpowiem na to pytanie, żeby nie było. Ostatnio czytałem Mindset Szefa Moniki Reszko. To książka, która w mojej opinii przyda się wszystkim startupowiczom i początkującym w biznesie, ale nawet nie tylko, również tym, którzy prowadzą już biznes od dawna, aby zweryfikować swój sposób myślenia o biznesie i pozbyć się też tych rzeczy, które blokują na przykład naszą innowacyjność, i to takie polecenie ode mnie. Niezwykle praktyczna książka, zebrana też na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, także ja ją serdecznie polecam. To zanim przejdziemy do właśnie wywiadu kolejnego i do sztuki opowieści, zapraszam Was do wirtualnych pokoi, gdzie możemy się dalej sieciować. Witam w takim razie wszystkich po przerwie. Trochę organizacyjnego zamieszania mieliśmy, ale chciałbym Wam przedstawić mojego kolejnego gościa, którym jest dr Monika Górska, która jest ekspertką storytellingu, ale to nie jest tak, że Monika sobie tylko o tym storytellingu pisze, że tworzy sobie historię, czy też rzecz o historiach, ponieważ Monika jest przede wszystkim praktykiem, który od lat, można powiedzieć, że coraz skuteczniej wdraża konkretną metodykę, konkretne narzędzia, które realnie pomagają firmom i osobom, opowiadając historię. I właśnie, Moniko, zapytałaś Olgę, jakby nie było, o to, czy ich firma ma już historię. Ja myślę, że to jest też taki moment refleksji, bo tak to jest często z tymi nowymi pomysłami, że myślimy o produkcie, nie konkretnie myślimy o tym, w jaki sposób go sprzedać, jak opowiedzieć. Aczkolwiek ja przyznam się szczerze, że ja naprawdę z dużym zaangażowaniem wewnętrznym słuchałem tutaj opowieści Olgi, ponieważ w tej opowieści, jakby nie było, jest bardzo duży potencjał do opowiedzenia bardzo konkretnej, fajnej historii, prawda? Tak, tak. To teraz jest na razie jeszcze taka historia. To są jeszcze opisy poszczególnych działań. Żeby to się stało opowieścią, to musiałoby mieć pewne ramy.
I faktycznie ja też z wielką przyjemnością słuchałam Olgi. W ogóle jestem zafascynowana tą historią, bo zauważmy, to już jest taka część, która się świetnie sprawdza w każdej opowieści. To są pewne motywy narracyjne. I w tym motywie narracyjnym, tak patrząc, zaglądając już od kuchni storytellingowej, to mamy taką ulubiony przez nas wszystkich schemat od zera do bohatera. Może Olga nie była zerem, bo była doktorantką, ale jednak to, co się potem wydarzyło, to przypadkowe odkrycie, jak ona sama o tym mówi, i to, co się teraz dzieje z tą firmą i co się będzie za chwilę działo, bo ja bardzo wierzę, że to będzie globalna firma, jakoś tak mam jak najlepsze przeczucia, no to jest świetny materiał na historię, do opowiedzenia. I ja zaglądnęłam na stronę do Olgi, żeby zobaczyć, czy właśnie ta historia już jest. I zobaczyłam dokładnie, co jest na większości stron firm, które się bardzo szybko rozwijają, no bo to jest dokładnie tak, Olga mówi, ja nie mam czasu, żeby się tym zająć, i tak właściwie większość ludzi mówi, nie mam czasu, żeby się tym zająć, a ja pamiętam, jak kiedyś lata temu słyszałam wywiad Leszka Możdżera, i to był taki pierwszy moment w moim życiu, który mi bardzo dużo dał do myślenia, bo ja wtedy byłam jeszcze reżyserem i dziennikarzem, podobnie jak Jakub, mamy podobną drogę zawodową, czyli praktycy storytellingu, a potem dopiero zaczęłam tego uczyć i teraz to robię dla biznesu. To Możdżer powiedział coś takiego, że ja 50% mojego czasu poświęcam na granie, a drugie 50% na marketing. I jak to Możdżer robi, tak, artysta takiej klasy, to mi naprawdę dało dużo do myślenia. I podobnie jest tutaj w naszym takim startupowym świecie. No właśnie problem polega na tym, że Olga miała to szczęście, że miała inwestorów i oni się zajmowali biznesem. Zresztą patrz, jak w Apple to było też tak, że przecież Jobs od początku zajmował się wszystkim, z Wozniakiem, ale później on też już oddał pałeczkę komuś innemu, żeby no właśnie uwolnić ten czas, bo wszystkiego się nie da zrobić, dlatego jak są małe firmy, wiadomo, nie ma dużych środków na pisanie opowieści, można się tego samemu nauczyć, właśnie na przykład z takich kursów, które ja prowadzę, albo w sieci znaleźć jakieś materiały, trochę już tego jest. Natomiast no, warto poświęcić temu trochę czasu. Dlaczego? Z jednej strony, jak pisze się opowieść, to pisanie tej opowieści według konkretnych takiego schematu, na przykład opowieść GPS, która pokazuje całą twoją drogę, te kamienie milowe, które doprowadziły cię do tego momentu, gdzie ty już możesz coś temu klientowi dać, jakoś mu pomóc rozwiązać jego problem, bo przecież o tym są te opowieści. To pisząc tą opowieść, wielu moich studentów z Mistrzowskiej Szkoły Storytellingu Biznesowego albo z kursów mówi, że to im pozwoliło spojrzeć na swoje życie już z zupełnie innej perspektywy, że nagle, ojej, ja już to umiem, ja już to zrobiłem, tak, no rzeczywiście, to mi się udało. Dopóki się tego nie opisze, to czasami człowiek, zwłaszcza w takich małych firmach, kiedy jeszcze tego sukcesu nie było tak spektakularnego jak u Olgi, to po prostu nagle się gubimy. Ta opowieść też daje nam siłę, że wiemy, że no tak, jesteśmy ekspertami, wiemy co wiemy i o tym opowiadamy historię. I bardzo często jest właśnie tak, jak mówię u Olgi na stronie, że zamiast opowieści mamy kalendarium. To znaczy, że mamy kolejne daty i zobaczcie, tam jest u Olgi w Saule Technology nasza historia, nawet się nazywa Our Story, ale potem mamy tylko datę i co się wydarzyło i zdjęcie. I datę, i wydarzenie, i zdjęcie. Ja nie mówię, że to jest źle, bardzo dobrze, fajnie jest móc ogarnąć w krótkim momencie całą tą historię, to co oni robili, ale to są opisy. Zobaczcie, opisy, one się przydają w momencie, kiedy już ta marka jest jakoś ugruntowana, są już jakieś sukcesy, ale one ciągle jeszcze tylko informują. Jakub, ty się pewno zgodzisz ze mną, że bo w dziennikarstwie, no, w newsach ta najciekawsza część newsa jest tam, gdzie pójdziemy w jakieś emocje, w jakiś obraz. Jeżeli nie, to mamy tylko informacje. No informacje informują, no stąd ta nazwa. Natomiast opowieści poprzez działanie na emocje angażują. A w momencie, kiedy jest zaangażowanie emocjonalne, no to też angażujemy tego człowieka, on już nas zapamięta, nie tylko zauważy, zapamięta, może polubi, albo może nie będzie lubił, ale gdzieś coś już zostanie z nas, z naszej historii w nim. I tym właśnie się storytelling zajmuje, to znaczy to jest sztuka opowiadania, takiego oddziaływania na emocje i na wyobraźnię. To są dwa bardzo ważne elementy. Emocje, różne emocje i wyobraźnie, czyli mówimy do
do głowy w taki sposób, żeby zobaczyć obraz i żeby poczuć coś. To się nawet dzieje tak, że fizjologiczna reakcja zachodzi w organizmie. Właśnie, to jest, tu jest ważna ta interakcja, jakby tak. Nie było, żeby ona nastąpiła fizycznie. Tak, rzeczywiście i to potem możemy poznać. Tak mówimy, że aż mi ciarki tak przeszły, albo aż mi się gorąco zrobiło, albo aż mi się, no nie wiem, łzy mi napłynęły do oczu, albo się roześmiałem. To są wszystko reakcje fizjologiczne, które pokazują, że były emocje, jak były emocje, to prawdopodobnie też było tam dużo z opowieści. Słowem, jeżeli na przykład możemy sobie taki test wykonać sami, nawet tak. Na własnych stronach internetowych, czytając to, co tam jest, jakie to emocje nas budzi? Czy coś się z nami w tym momencie dzieje? No i wówczas wiemy, czy powinniśmy jednak skupić się na tym, żeby naszą historię napisać od nowa. Tak, tak. To znaczy, to jest bardzo dobra rzecz. Czyli emocje, czy się one pojawiają? I jakie? A druga rzecz, czy my widzimy to w głowie? Bo nawet Einstein mówił, jeżeli ja tego nie... Einstein, tak? Einstein, człowiek, po prostu mózg, powiedział, jeżeli ja tego nie widzę, jeżeli ja tego nie zobaczę, to ja tego nie zrozumiem. I tutaj właśnie chociażby w przypadku Olgi i takich firm technologicznych, a ja tym storytellingiem zajmuję się, naprawdę jak kiedyś zobaczyłam, policzyłam i popatrzyłam na spektrum firm, które przychodzą i korzystają z moich usług, to byłam po prostu, sama byłam pod wielkim wrażeniem, bo to nie jest właśnie tak, że jak myślimy artyści, no może edukacja, tak, trenerzy, może jakieś rękodzielnictwo, tylko to są wszelkiego rodzaju usługi i to takie, które mają na końcu właśnie IT, nowe technologie, logistykę. Miałam chłopaka, studenta, który pisał wszystkie swoje opowieści biznesowe o śrubkach w najróżniejszych formach. Z kolei kolejna studentka rowery, też wszelkiego rodzaju. Oni mieli i firmę wynajmu rowerów, i serwisu rowerów, i sprzedaż, i wszystkie były opowieści o rowerach. Także zdecydowanie opowieść to jest tylko taki środek transportu, a branża może być każda. I opowiadamy to po to, żeby wywołać na tego człowieka jakiś konkretny wpływ, oczywiście bez manipulacji. Ja tutaj powtarzam, ja na szczęście mam taki komfort, że jeszcze nigdy nie zaangażowałam się i nigdy nie zaangażuję, to mogę Wam obiecać, w historii, która będzie manipulowała kimś. Po prostu uważam, że jako dziennikarz i jako pewno też przyznasz, że najmocniejsze opowieści są takie, które są z życia. Autentyczne przede wszystkim. Dla mnie podstawą w ogóle każdej opowieści musi być jej autentyczność. To nie może być wykreowany przekaz, jakby nie było. Niemniej, to, o czym mówisz, Moniko, jest niezwykle istotne, bo tak, Olga działa w branży, jakby nie było, jest fizykiem, to tutaj przejdziemy w drugą stronę, bo to wszystko jest po to, żeby wywołać konkretną reakcję chemiczną, jakby nie było w naszych głowach. Tak jest, bo to dokładnie tak się dzieje, że dlatego w ogóle to jest, ja się czasami zastanawiam, jak to jest, że te opowieści tak dobrze działają. I to jest, po prostu się dzieje tak, jak Jakub mówisz, to jest trochę poza nami. To znaczy, kiedy słuchamy opowieści, a robimy to od 100 tysięcy lat, tak, te opowieści w biznesie, powiem, że gdzieś od tak świadomie w Stanach, to używa się od 40-50 lat storytellingu w biznesie. My dopiero od kilku lat zaczynamy w Polsce. Natomiast tak naprawdę od 100 tysięcy lat te opowieści zostały już używane przez ludzi. Jeszcze nie było języka pisanego, bo one służyły do tego, żeby przekazać coś ważnego, informacje, wiedzę, praktyczne zastosowanie, ale też poczucie tożsamości. I zobaczcie, gdybyśmy my teraz powiedzieli, dobra, to było 100 tysięcy lat temu, ale teraz są inne czasy, inne technologie, świat się zmienia, to nie jesteśmy w stanie się wyzwolić spod, uwolnić spod działania siły opowieści. Dlaczego? No bo przez pierwsze 5 lat, 6, 7, 10 naszego życia, co się dzieje? No opowieści, bajeczki, mamusia opowiada, dziadek opowiada, babcia czyta, oglądamy Pixara, oglądamy Disneya, to są najlepsze przykłady storytellingu, więc my jesteśmy po prostu impregnowani opowieściami i dlatego później, kiedy słyszymy o taką opowieść w biznesie, to po prostu nawet się nie trzeba zastanawiać, czy to już działa i dlaczego działa. Bo w momencie... Tylko właśnie, to dlaczego działa, to odpowiadasz. Natomiast ja mimo wszystko, mimo że usłyszymy tą odpowiedź, ja często słyszę,
ale ja nie potrafię, ja się nie nadaję, ja nie jestem humanistą. Albo jestem introwertykiem. Albo i pojawiło się między innymi takie pytanie wśród naszych, jakby nie było, widzów dzisiejszych. Czy introwertycy mogą nauczyć się storytellingu? Tak. Proszę bardzo. Mogą? Mogą. No znaczy ja mogę zacząć od siebie. Ja jestem bardzo nieśmiałym introwertykiem i jak zaczynałam moją przygodę, zaczynałam moją storytellingową przygodę, to zaczęło się wszystko od tego, że moja koleżanka, z którą razem studiowałam w Brukseli dziennikarstwo i z którą się spotkałam w Dallas na kolejnych studiach już telewizji, produkcji, reżyserii, powiedziała mi i zaczęła mnie unikać. I w pewnym momencie mówi: Jola, ale o co chodzi? No przecież tak się przyjaźniłyśmy w tej Brukseli, no co jest? Ona mówi: nie, wszystko w porządku. I mówi: ale Jola, no powiedz mi w cedur, no coś zrobiłam, coś nie tak. A ona w pewnym momencie mówi: Monika, bo wiesz co, bo ty tak dużo gadasz i ty tak nudnie opowiadasz. I w tym momencie ja, tak, po szkole dziennikarstwa, Jakub, ty mnie rozumiesz, nie? To był po prostu cios w plot słoneczny i stwierdziłam, nie, to jeżeli ja dużo mówię i myślę, że mam coś ważnego do przekazania jako dziennikarz, to już szczególnie, no to ja się muszę nauczyć opowiadać. Ja się rzeczywiście nauczyłam opowiadać i to, czego się teraz uczę, to się uczę trochę pamiętając, jak mi strasznie trudno kiedyś było zaczynać. I teraz jak. I właśnie, wiesz co, ja myślę, że to jest też klucz do tego, bo ja przyznam ci się, że ja twoją książkę i twoje narzędzie wykorzystuję właśnie ucząc nowych adeptów dziennikarstwa na uniwersytecie. Masz konkretne narzędzie, stworzyłaś, które jest banalną, prostą, wcale nie bardzo odkrywczą rzeczą, a jednak bardzo skuteczną. I zawiera się w bardzo prostym słowie. Sykomor. Sykomor. Tak, i to jest, wiesz co, to jest właśnie niesamowite, bo ja oczywiście też pisałam doktorat ze sztuki opowiadania i przeanalizowałam wszelkie możliwe struktury opowieści, bo to tak jak mówisz, to nie jest struktury opowieści opisał Arystoteles. Dzisiaj Prawda. Jest świetnym też człowiekiem od struktury Robert McKee, to jest ten człowiek, który stoi za sukcesem między innymi na przykład Tomasa Forresta Gumpa i innych wielkich produkcji hollywoodzkich, bo chcę was też uczulić na to, że my teraz rozmawiamy o biznesie, te same struktury, storytelling nie ma granic, to znaczy, że to samo, czego używamy teraz jako narzędzi dla biznesu, używamy także przy pisaniu opowieści, przy pisaniu postów na blog, przy pisaniu, nie wiem, w newsletterze, książek, artykułów, to są wszystko te same struktury i bez względu na to, czy to jest język pisany, mówiony, czy język wideo, to ta struktura, którą teraz wam pokażę, ona będzie działać i ona sprawi, że jeżeli ją zastosujecie, a wiem to, bo po prostu już te tysiące opowieści powstały dzięki tej strukturze, no to da wam opowieść. Czy ona będzie wybitna, to jeszcze są kolejne etapy, ale tutaj już idziemy tak w kierunku opowieści i tylko chcę was uczulić na to, bo wielu z was na pewno też używa, potrzebuje jakoś się zaprezentować. Startupy mają zawsze tą potrzebę, żeby albo komuś opowiedzieć o tym, co robimy, albo właśnie mamy jakiś pitching, czy prezentację, czy jakąś konferencję. Ta struktura Sykomor, ona też się przydaje w ułożeniu całej struktury wystąpienia nawet, nie tylko w napisaniu opowieści, więc jak teraz chwilkę poświęcimy temu czasu, to też pomyślcie o tym, że to też możecie wykorzystywać znacznie szerzej niż tylko tworząc jedną konkretną biznesowową opowieść. Tak, a wszystko tak naprawdę zaczyna się od sytuacji, którą chcemy się w danej opowieści zająć. Tak, Sykomor to jest sytuacja i to jest ważne na początku, żeby pokazać to, co Jakub mówisz, ja jestem absolutnie też bardzo pilnuję tego, żeby to było autentyczne i żeby to była opowieść autentyczna, no, żeby też była wiarygodna. I teraz jak zrobić, żeby ludzie mieli takie pewność, że to jest faktycznie opowieść z życia wzięta. I to się robi nie dlatego, nie musimy mówić, bo to się wydarzyło naprawdę, tak? Tylko robimy jeden zabieg. Na początku w sytuacji, gdzie oczywiście, tak jak w każdej opowieści, musimy przedstawić, gdzie to jest, kiedy to jest, kto to jest, tak? Czyli bohater, miejsce, czas akcji i potem co się wydarzy, jaki cel się pojawia, żeby bohater mógł za nim podążać i żeby się opowieść zadziała.
I teraz, żeby ta opowieść była postrzegana jako prawdziwa, ta z życia wzięta, ta wiarygodna, trzeba po prostu dać dosyć konkretnie miejsce i czas akcji. Bo jeżeli powiemy dawno, dawno temu w odległej galaktyce... Mamy bajkę. Mamy bajkę. Jeżeli powiemy, to się wydarzyło 23 lutego w Poznaniu, przy takiej starej kamienicy na Jeżycach, to nie mówiąc już nic więcej, my już myślimy, że to było naprawdę, nawet gdyby to nie było naprawdę. Mówię, znowu, nie manipulujemy, ale to uwiarygadnia. Co więcej, od razu w naszej głowie poszukujemy tego miejsca w pamięci, bo być może byliśmy i jest to wiarygodne. Tak jest. I to i wystarczy to. I to naprawdę działa od razu. Ja to sprawdzałam na takiej przykładzie historii, która akurat nie była prawdziwa, to był sen. Ale zaczęłam to opowiadać w ten sposób i nawet powiedziałam, że to był sen i ludzie i tak poszli i uwierzyli w tą historię. To była historia, jak się spotkałam z Kevinem Spacey jeszcze swojego czasu. Więc sytuacja, miejsce, czas, bohater. Bohatera jest dobrze określić, bo to może być, możesz to być ty. I wtedy mówisz o sobie kilka rzeczy, żebyśmy potrafili sobie wyobrazić na przykład w mojej historii DNA, którą możecie znaleźć na mojej stronie, to zobaczycie też, czy jak właśnie opowieści działają i na ile emocjonalnie gdzieś tam tą fizjologiczną reakcję poczujecie lub nie. To ja mówię, byłam dziennikarzem, byłam zmęczona, każdy dzień zaczynałam właściwie, płakać mi się chciało ze zmęczenia. To pokazało, to narysowało, nakreśliło kontekst, kim ja byłam i też co robiłam. I musimy to określić, no bo jeżeli bohatera nie widzimy, no to musimy wiedzieć, kim on jest, po to też, żeby się z nim jakoś utożsamić, żeby przejść z nim kawałek tej drogi. Czyli określamy jakiegoś bohatera, jeżeli to jest ktoś inny, to też mówimy. Można powiedzieć, jak wyglądał, nie za dużo detali, żebyśmy mogli sobie też go wyobrazić, ale tak trochę z zewnątrz, a trochę z wewnątrz, jakim był typem człowieka, jakąś taki opis sytuacji też pozwoli się z nim zaprzyjaźnić. I później pojawia się jakiś cel, prawda? Bo w opowieści, no tym się różni opowieść od opisu, że w opisie mamy suche fakty, a w opowieści coś się musi wydarzyć. W związku z tym jest jakiś cel dla startupów, albo na przykład dla Saule Technology, może to być na przykład, że chcą wejść na giełdę. Tak? Albo w ogóle chcą, żeby ich marka była marką globalną. No i w tym momencie, jeżeli to się od razu im uda, to cudownie dla Saul Technologies, gorzej będzie dla opowieści, ale my już wiemy... Nie, ale właśnie, w historii tutaj Olgi ewidentnie pojawiły się różnego rodzaju komplikacje. Był ktoś, kto... Najpierw się zainteresował, ale potem powiedział, nie, wracajcie do Polski. Tak. Pojawiły się pewnego rodzaju komplikacje. Było ich bardzo dużo, tak. Właśnie to Jakub, właśnie, bo my tak podobnie myślimy, to już od razu był ten moment, kiedy my wiemy, że tam już jest dobra historia. Po tym właśnie dziennikarze poznają dobrą story, że były komplikacje. Oczywiście w większości wypadków, a ze startupami wiecie jak to jest, no to zawsze są komplikacje, a już w Polsce chociażby teraz co się będzie działo od stycznia, to tych komplikacji jest mnóstwo. I teraz słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, to jest dobrze. Dla życia może nie, chociaż to też jakoś próbuje bohatera, natomiast dla opowieści to jest genialne, dlatego że właśnie komplikacje próbują bohatera, pokazują prawdziwą jego wartość. I teraz tak, jak to się dzieje, jeżeli mamy te komplikacje, to jeżeli jest ich kilka, to je układamy w opowieści od tych najmniejszych do największych, nawet jeżeli chronologicznie było odwrotnie. To jest sztuka opowiadania, storytelling. I tu, Jakub, mam nadzieję, że się zgodzisz ze mną, to musi być autentyczna historia, ale sposób, w jaki ją układamy, to już należy do sztuki. I tutaj można. Zdecydowanie tak. To buduje pewnego rodzaju napięcie i sprawia, że ja jeszcze bardziej chcę tego wszystkiego słuchać. No jak to? Jeszcze większe wyzwania, problemy. To było dalej. Dalej daje radę. Z odwagą dąży dalej. Tak, tak. I to jest niesamowicie ważne, bo to jest właśnie ten moment, dlatego widzicie, że ta krzywa napięcia nam rośnie. I teraz te komplikacje, to jest antagonista, który się pojawia w naszej historii, w naszej firmie, czy w historii naszego produktu, bo to może być, prawda, i o firmie, i o marce, o produkcie, to może być o twojej marce osobistej także, o twojej usłudze i tak dalej, i tak dalej. I teraz pojawia się antagonista. Antagonista, chcę tylko uczulić, to nie jest wróg, to jest przeciwnik. Z Greki.
W związku z tym to jest ktoś, kto być może tak samo jak chce, jak ty, chce osiągnąć ten sukces. Na przykład w przypadku Saule będzie to, będą te inne startupy, które się pojawiają. Ale może to być też ktoś, czyli ktoś z zewnątrz, czyli jakiś człowiek. To może być też los, to może być też opatrzność, to może być też pogoda, tak? Może być tsunami, mogło się pojawić trzęsienie ziemi, cokolwiek z zewnątrz, może być rząd, może być jakaś sytuacja ekonomiczna, może być pandemia. Czyli ten antagonista, który z zewnątrz przeszkadza nam osiągnięciu tego naszego celu, czy bohaterowi, jeżeli to jest w trzeciej osobie, może być i tak, ale może być też, i tu na was na to uczulam, bo nawet jeżeli tych antagonistów, bo czasami tak jest nawet i życzę każdemu z was, żeby tak było, że nie, no wszystko idzie jak z płatka, po prostu się układa, to zawsze jeszcze zostaje ten antagonista wewnętrzny i to są bardzo mocni antagoniści, czyli no co może to być? Moja słabość, moje jakieś cechy charakteru, moje przekonania, moja choroba, moje uzależnienia. I to jest bardzo ważne, żeby też to pokazać, że w tych komplikacjach nie mamy tylko tego z zewnątrz, czegoś, co nam przeszkadza dojść do naszego celu, ale także właśnie coś ze środka. I wtedy to będzie bardzo mocna historia i wtedy, no już zwłaszcza w tych wewnętrznych przeszkodach, każdy z nas się odnajdzie, bo przecież bardzo podobnie przeżywamy nasze upadki i konflikty, kiedy dążymy do jakiegoś celu, prawda? Moniko, ale nie może być też tak, że zawsze będzie źle. Po burzy zawsze wychodzi słońce i to też jest istotny moment, jakby nie było dla tej opowieści. Bardzo ważne, zwłaszcza w biznesie, bo w biznesie każda opowieść musi mieć happy end. Akurat w przeciwieństwie do... I to nie musi być taki happy end 1:1, że no się udało. Może być też taki, że odnieśliśmy porażkę, ale lekcja z tej porażki jest tak ważna i tak ważna dla naszego klienta i dla nas, że teraz już zupełnie inaczej coś robimy. I to jak najbardziej tak. Więc dochodzimy do tego momentu przełomu w sykomorze. To jest ten moment, kiedy już naprawdę myśleliśmy, że to się nie uda, że ten główny bohater poniesie porażkę. To jest bardzo ważne w ogóle w stopniowaniu napięcia, że już mamy taki moment, kurczę, pamiętacie, na filmach jest tak, nie, że bohater umiera i leży, nie, i już myślimy, że on już nie wstanie, umarł. Aż tu nagle zza krzaka, bo to jest bardzo dobra zasada w tworzeniu opowieści, tak jak w Czerwonym Kapturku, aż tu nagle zza krzaka wyskakuje wilk i coś się zmienia. Jest jakiś ktoś, jakaś interwencja z zewnątrz, jakaś grupa fokusowa, jakieś odkrycie nowe, to się wszystko zmieniło i to jest ten moment przełomu, gdzie sytuacja się zmienia diametralnie, czasami o 180 stopni. I tu w biznesowych opowieściach, na przykład w opowieści GPS, czyli tej opowieści, która właśnie pokazuje twoje kroki milowe, to jest bardzo ważny moment, żeby to nadal było tak samo sexy jak na początku, czyli żeby nadal to była opowieść, a nie już tylko opis moich osiągnięć. I tutaj chodzi o to, żeby pokazać też twoją eksperckość w tym punkcie. Co się wydarzyło takiego, że rzeczywiście no, ta historia się zmieniła. Może na przykład w wypadku Saule byłoby to, że oni już jednak weszli na giełdę i bali się. Tak jak Olga dzisiaj mówiła, boimy się, nie wiadomo, czy to się uda, czy to w ogóle pójdzie. I nagle i pokazujemy jako komplikacje, tak? Albo już na przykład ranne, tam jakieś notowania, nie, no nie uda się, nikt nie kupuje, po prostu porażka. I nagle się okazuje, koło południa ruszyło i po prostu to w przeciągu pół roku albo roku, albo trzech miesięcy, nie wiem, ludzie, inwestorzy potroili, podziesiętnili, posetnili swoje dochody i tak dalej, i tak dalej. To by był na przykład moment przełomu dla tej historii z punktu widzenia biznesowego, ale może też ten moment przełomu użyć jako z punktu widzenia technologicznego. Ile dobra na świecie się wydarzyło, tak, dzięki tym panelom, ile ludzi globalnie na przykład dostęp mają do elektryczności, których nie mieli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy zawsze w opowieści od tego, co chcemy opowiedzieć, ten cel nadrzędny, to przesłanie, co byśmy chcieli, żeby zostało z tej opowieści, bo od tego w ogóle zaczynamy, a potem dopiero szukamy przykładów, które to nam zilustrują. No i na końcu rozwiązanie to jest bardzo ważny element, żeby pokazać konkretnie na końcu, co ja ci teraz mogę
mój kliencie, mój współpracowniku, mój inwestorze dać? Co z tej całej mojej drogi, z tego osiągania tego celu wynika teraz dla ciebie? Jak ta historia się skończyła? Czy żyli długo i szczęśliwie, czy nie? W biznesie wiemy, że żyli długo i szczęśliwie i na czym to życie teraz polega? Jaki ten problem został rozwiązany? Jak to teraz wygląda? I dobrze jest też skończyć jakąś mocną taką puentą, żeby była taka, która zapada gdzieś w myśl, żeby właśnie nie było tak, że już historia się skończyła, już tego nie ma. Mocne stwierdzenie, takie, które gdzieś tam poniesie dalej tą historię. Proste, proste. Wydawałoby się, że proste. Zaczynamy od początku, mamy komplikacje, moment przełomu, rozwiązania, ale, no właśnie, ale diabeł też tkwi w szczegółach. Ta historia musi być też w odpowiedni sposób, jakby nie było tutaj też nam podana. Dokładnie tak, bo i w ogóle tak jakbym mogła podpowiedzieć coś, to zawsze zaczynaj od końca tworzenie tej opowieści. To znaczy, jakie jedno zdanie chciałbyś, czy chciałabyś, żeby zostało z twojej opowieści w głowie tego twojego klienta, czy w głowie twojego inwestora? Jedno mocne zdanie. To zdanie może być wypowiedziane w opowieści, może być nawet niewypowiedziane w opowieści. Ważne, żebyś ty wiedział, czy wiedziała, co to jest. I wtedy, jak wiesz, to jakie jest przesłanie, co ja chcę, żeby tak, po co ja w ogóle to opowiadam, po co ja zajmuję czyjś cenny czas, a na pitchingach to już wiemy, że ten czas jest nawet bardzo mocno limitowany. Bardzo krótki. Po co to ma być? I wtedy, jak wiesz po co, to potem patrzysz wstecz i zastanawiasz się, okej, jeżeli to było, to jest to, to jaka historia, jaka konkretna sytuacja albo jakie konkretne sytuacje w życiu moim albo w życiu mojej firmy pokażą w najlepszy sposób, znowu w najlepszy, czyli najbardziej emocjonujący, najbardziej obrazowy, to przesłanie. I jak to masz prawdziwy storytelling. Bez tego będą anegdotki. To jest bardzo ważne, czyli chcemy, żeby storytelling to jest sztuka świadomego używania historii. W biznesie musimy używać tylko takie historie, które są strategiczne. Nie wszystkie na raz, wystarczy trzy. O tych trzech może nie wiem, czy zdążymy dziś powiedzieć, ale gdzieś tam możecie też znaleźć u mnie, czy w Fabryce Opowieści jest też są opisy, też można, jest dużo bezpłatnych materiałów, możecie sobie poszukać, czy w artykułach, ja to opisuję trochę więcej, albo w kursach oczywiście, więc generalnie to jest ważne, żeby to były strategiczne opowieści, nie wszystkie opowieści, tylko wybrane. Później kolejny etap to jest to, co mówiliśmy już teraz, buduj napięcie, bo z opowieścią jest tak, że musisz mocno ją zacząć, żeby w ogóle człowiek chciał dalej słuchać i potem budujesz napięcie tak, żeby ono cały czas rosło, żeby tak jak Jakub mówił, za każdym razem było, co było dalej, a mu się uda, czy mu się nie uda. Chcę wiedzieć aż do samego końca. I wtedy rzeczywiście człowiek nie odpadnie i wtedy twoja opowieść zadziała w taki sposób, w jaki chcesz. Kolejna rzecz, wywołuj emocje. Jak pamiętacie tam w Sykomorze, może zauważyliście, na dole były takie cztery kawałki, prostokąciki, to były serduszka tam narysowane. Jest też ważne, żeby pokazać, jak... O, proszę bardzo, żeby nie było, wróciłem do slajdu. Tak, są. Super, tak. Więc zobaczcie, dobrze jest na każdym etapie opowieści pokazać, jak ten bohater się czuł. I nie, że to jest jedno uczucie, tylko właśnie dynamiki każdej opowieści doda podzielenie tych emocji na taką trochę taki łuk emocjonalny. My napinamy łuk emocjonalny. Na początku, jak jest sytuacja, to być może, nie wiem, to uczucie to może być ekscytacja, tak? Byłam podekscytowana albo aż mnie wszystko po prostu swędziło tam z radości, nie? Coś takiego. Później idziemy komplikacje, no i po prostu czułam, jakby mi się jakaś, nie wiem, czarna ściana zamknęła nade mną, tak? Albo po prostu byłam tak zdenerwowana, że już nie mogłam w ogóle nawet, już nie mogłam trzeźwo myśleć. I później kolejnie moment przełomu i nagle poczułam jakąś nadzieję, że coś tam się zmieni. I potem rozwiązanie, no i teraz jestem happy, happy oczywiście. To już na końcu już wiadomo, że ten efekt jest taki, że nawet o tych uczuciach może już nie trzeba tak mocno, ale to na początku to jest ważne. Jeżeli uda wam się ten łuk emocjonalny napinać i pokazać na jakim etapie, co ja czułam, to będzie bardzo dużym atutem do opowieści. I drugi element, co ja myślałam na tych etapach.
co myślałem, tak? Jakie była moja myśl, jak była sytuacja, i to można świetnie używać w formie właśnie monologu albo dialogów, albo monologu wewnętrznego, właśnie te formy, co ja wtedy myślałam. I zaskakuj, bo zaskoczenie to jest królowa emocji. Jak wiecie, Paul Ekman sklasyfikował, że jest takich 6 podstawowych emocji. 4 są takie postrzegane jako negatywne, to jest smutek, gniew, odraza albo wstręt. I co tam jeszcze jest, bo zawsze zapominam. Smutek, gniew, wstręt i złość. Nie, bo to jest to samo co gniew. Dobra, przypomnij mi się za chwilę. Później jest kolejna, na drugiej szali jest radość. No a jeszcze jest coś po środku i to coś po środku to jest zaskoczenie. I to jest, doskonale wiesz o tym, Jakubie, że to jest to, co sprawia, że my po prostu jesteśmy w tej historii, że nam się dosłownie aż mózg wyłącza i już jesteśmy całym sobą. Więc właśnie przejście od tych emocji trochę nieprzyjemnych w odczuwaniu na początku, zwłaszcza właśnie w tym etapie komplikacji, do momentu właśnie przez moment przełomu, gdzie jest zaskoczenie, bo coś się wydarzyło, do rozwiązania, to jest właśnie ten moment, który buduje nam napięcie. Czyli tak podsumowując, budujemy strukturę w oparciu o sykomor, zaczynamy od końca, budujemy napięcie, wywołujemy emocje i zaskakujemy. To można powiedzieć jest recepta na idealną opowieść, ale... Tak. Ale no ja nie wierzę w świat idealny. Jakie najczęściej błędy popełniamy albo popełniają ci, którzy tworzą tę historię? Ja myślę, że my wszyscy popełniamy bardzo dużo błędów i tylko powiem na zachętę, że nawet jeżeli opowiadamy opowieść, a popełniamy błędy, to i tak jest na ogół lepiej niż kiedy w ogóle nie opowiadamy opowieści. Też mówiłeś wcześniej o tym, o tych introwertykach i o ludziach, którzy właśnie mają takie obiekcje, czy mogą opowiadać historię. No właśnie kiedy się opowiada te historie według struktury, to no naprawdę ja nie widziałam osoby, która nie potrafiła się przekonująco opowiedzieć historię właśnie używając tego sykomora, więc ta struktura działa. I teraz jeżeli ją używamy, no to po prostu jest szansa, że ona dobrze zadziała, a jeżeli nawet nie będzie idealna, to będzie miało się takie wrażenie, że ona jest właśnie autentyczna. Natomiast to, czego możemy rzeczywiście uniknąć, to jest kiedy przeładujemy opowieść informacjami, no bo te informacje właśnie odcinają nas od emocji, a sprawiają, że nam się włącza lewa półkula, a my tutaj nie chcemy lewej półkuli tylko w opowieściach właśnie mamy i lewą i prawą. To się gdzieś tam nam balansuje i cała głowa i wszystkie emocje są zaangażowane, dlatego te opowieści tak dobrze działają. Drugi problem, który bardzo często się wydarza, a zwłaszcza kiedy mamy im wyżej w hierarchii, kiedy mamy na przykład CEO czy prezesów, to oni jakoś tak, nie wiem dlaczego, ale się niechętnie przyznają do tego, że coś im nie wyszło. Do tych komplikacji. Właśnie, wiesz co, i tu jest też istotny temat, rzekłbym, bo porażkę przekuć w sukces w opowieści jest niezwykle łatwo, a jakoś się do tego boimy. Boimy się przyznawać do własnych błędów, podczas gdy to one są bardzo dużą, jakby nie było, bardzo dużym polem naszych doświadczeń, to one nas wzmacniają i wpływają in plus, tak, de facto. Bo mocny antagonista wzmacnia bohatera. Jeżeli my nie pokażemy, to jest bardzo proste do pokazania, o bardzo ważnej rzeczy mówisz, bo jeżeli nasz bohater ma ten cel, dąży do tego celu, I po drodze nawet napotka jakieś przeszkody, ale one są takie po prostu, no to jakby tak przeskoczyć jakiś, no nie wiem, no pojawia się mała rzeczka, jest mostek, no przeskakujesz ten mostek, znaczy idziesz po tym mostku, no to co to za przeszkoda. Natomiast jak się ściana przed tobą pojawi i mimo wszystko udało się tą ścianę pokonać, no to po pierwsze pokazuje, jaka jest twoja prawdziwa wartość i wartość tego, co robisz, bo przecież w opowieściach to nie chodzi o to, słuchajcie, żeby, mam nadzieję, że to jest jasne, żeby zrobić showmeństwo, jak jestem fantastycznie, jak moja firma fajnie działa. Nie, nie, to chodzi o to, żeby pokazać rzeczywiście, jakie wartości mojej firmy mogą pomóc ci rozwiązać twoje problemy. Tylko struktura do tego jest strukturą taką samą jak we show biznesie. Ale tutaj mniej więcej to się kończy. Więc te komplikacje, one są po to też, żeby pokazać, bo widzicie, jak zwłaszcza jak komuś, no na przykład jak Olga, tak, dziewczyna 28-letnia chyba wtedy
ma firmę, która w tej chwili jest warta już prawie 1 miliard złotych, no to można powiedzieć, o kurczę, ale gdzie mnie do niej? No świetnie, pojechała do Walencji, zrobiła sobie doktorat, wymyśliła coś, wszystko jej się udało, no po prostu cudownie, ale gdzie ja? No i właśnie o to chodzi, że jak ona powie, że były problemy, że ludzie właśnie ich krytykowali, że nie chcieli tego słuchać, że nikt tego nie ogarniał, że to wszystko było naprawdę no takim trudem wydobywane, to po pierwsze my rozumiemy, aha, to się mi może też przydarzyć, bo ja też to przeżywam, a po drugie ona jest, to jest twoja kobieta, tak? O, to ona jest taka jak ja. Czyli to nie, ona nie jest na koturnach, tylko jest razem. I właśnie o to chodzi, że dobra opowieść to jest taka opowieść, w której ten twój słuchacz czy czytelnik przejrzy się i podstawi siebie do twojej opowieści. To jest cała magia opowieści, że on słyszy twoją historię, ale już widzi siebie. Bo to jest trochę tak, jakby się wyświetlało film w głowie waszego słuchacza. On słucha twojej opowieści, czy ją czyta i on już widzi, że to jest opowieść o nim. On już gdzieś, nawet jeżeli nawet sytuacja jest inna, inne miejsce, inny czas i inny kontekst, to i tak przez te emocje i przez te wartości, które macie wspólne, on będzie tam widział siebie. Wtedy ta historia będzie działała. Jeszcze na koniec jest bardzo taka rzecz, z którą walczymy na samym początku, jak ktoś zaczyna pisać opowieści, już tego sykomora ogarnia, rozumie tą strukturę i to zapewniam was, że to to wystarczy godzinka tak naprawdę i napisanie swojej opowieści sykomorowej, żeby to zaczęło działać. To naprawdę się dzieje tak szybko. Natomiast czasami to, co nam utrudnia, żeby ta opowieść rzeczywiście dobrze działała, to jest sztywny język. To znaczy, to jest taki język, wiecie, mamy jakieś wyobrażenia, nie? Że no, to musi być takie literackie, to musi być takie kwieciste, to musi się bardzo dobrze być napisane. No ja jestem z pierwszego wykształcenia polonistką, więc ja się musiałam oduczyć mojego polonistycznego języka po to, żeby pisać nie dla oka, tylko dla ucha. Jak piszemy opowieści, to one muszą być tak, jakbyśmy my je mówili. Można to sprawdzić w ten sposób, że po prostu jak napiszesz opowieść, to sobie przeczytasz to i zobaczysz od razu, czy to ci... A nawet nagraj i posłuchaj siebie. Tak. Można to przetestować też na swoich znajomych, którzy od razu powiedzą, a coś ty, spadł z drzewa, no gdzie? Takim językiem do mnie? Przecież tak ze mną nie rozmawiasz. Tak naprawdę najlepsze historie są te, które opowiadamy swoim znajomym, nie zastanawiając się nad tym, w jaki sposób o danej sytuacji mówimy. Tak, jeżeli już mamy tą strukturę sykomor, bo do tego jednak zachęcam, bo czasami jak opowiadamy znajomym, to się te opowieści ciągną w nieskończoność, bo mamy dygresję do dygresji i to wszystko jak rzeka się tak rozlewa na boki, więc mamy strukturę, to jest proste, sytuacja, komplikacje, moment przełomu, rozwiązanie, to nam gdzieś tam z tyłu głowy, ja to wiem, że jest proste, bo mi moi studenci to mówią, więc to nie tak, że ja teraz tego uczę i wymyśliłam sobie, więc już mamy gdzieś z tyłu głowy, że aha, sytuacja, musimy powiedzieć, potem komplikacje, jakie były, moment przełomu i tak dalej. To ostatnia rzecz, to jest tak, jak Jakub mówi, że ten sztywny język, to znaczy, żeby to był język, po pierwsze, komunikaty takie ja, osobowe, nie, że wiecie, nie strona bierna, nie imię słowy, mówiąc to zobaczyłam albo usłyszawszy pomyślałam, po prostu proste czasowniki, można wykorzystywać bardzo dobrze czas teraźniejszy, możemy oczywiście mówić w czasie przeszłym, ale możemy to powiedzieć, słuchajcie, no jest 23 lutego 2021 rok, jadę ulicą i nagle widzę, że... I po prostu czas teraźniejszy, mimo że zaznaczyliśmy, że to było kiedyś w przeszłości, to bardzo nam dynamizuje opowieść. Świetnie się sprawdzają właśnie włączenie dialogów i monologów. To też świetnie nam, to też sprawia, że ta opowieść się robi taka wartka. Bardzo też dobrze oddziaływuje, bardzo was zachęcam, żebyście oddziaływali na zmysły, nie tylko na zmysły wzroku, czyli żeby człowiek, który słucha opowieści, czy ją czyta, widział to, o czym mówiliście, to jest najważniejsze oczywiście, ale są jeszcze inne zmysły. Są jeszcze takie zmysły, żebyśmy my poczuli, co tam było, jaki był tam zapach tej świeżo skoszonej trawy albo tej świeżo zaparzonej kawy, żebyśmy dosłownie mogli poczuć, nie wiem, teksturę czegoś, żebyśmy usłyszeli jakieś dźwięki, żebyśmy poczuli smak.
To są wszystko rzeczy, które jak włożycie do waszej opowieści, jak najbardziej biznesowej, tak? Bo ja pamiętam do dzisiaj historię, kiedy dziewczyna opowiadała o swojej firmie, że jak klienci przychodzą, to zawsze czują, że jest dzwoneczek i jakby oni słyszą ten dzwoneczek, a jak wchodzą, to zawsze czują, że już jest kawa zaparzona i że oni dostają, pierwsza rzecz, to dostają na dzień dobry filiżankę kawy. Ja do dzisiaj tą historię pamiętam. Więc działamy na zmysły i to, co jest najważniejsze, to tutaj na tym slajdzie myślę, najbardziej pokazuje, że jeżeli opowiadamy tą opowieść, to my nie musimy robić show, to nie jest nasz show. Najważniejsze, żebyśmy wyświetlili w głowie naszego słuchacza czy czytelnika film, żeby on się w nim poczuł pierwszoplanowym bohaterem. To nie jest o nas, nawet kiedy opowieści są w pierwszej osobie, to jest zawsze o tym człowieku, który tej opowieści słucha i z jego perspektywy, z perspektywy butów klienta wybieramy elementy do tworzenia naszych opowieści biznesowych. Jakby nie było, ten storytelling potrzebny jest tak naprawdę na każdym etapie naszego biznesu. Począwszy od momentu, w którym musimy się sprzedać przed inwestorami, tutaj stosując te techniki, wybieramy po prostu krótszą formę do tego storytellingu poprzez już stricte opowieści, które kreujemy dla naszych klientów, partnerów biznesowych i tak dalej. Właśnie, Moniko, też pojawiają się pytania konkretne o przykłady storytellingu w różnych branżach. Czy w ogóle faktycznie można to przenieść na różne branże? Na to już częściowo odpowiedziałaś, no bo dziś w zasadzie tę historię może opowiedzieć każdy. Tak, jeżeli tylko zastosuję naprawdę te minimalne narzędzia, to jest to absolutnie do wykonania. Ja powiem szczerze, że ja storytellingu w takiej typowo biznesowej formie już uczę i to uczę online jeszcze przed pandemią od 7 lat. I powiem szczerze, dwie osoby miałam takie w ciągu tych kilku lat, gdzie rzeczywiście oni mieli no, większe problemy niż inni, żeby się tych opowieści nauczyć i też się nauczyli. Tylko oni byli bardziej tacy chropowaci, ale to też miało swój urok. Natomiast każdy rzeczywiście może się o tej historii opowiedzieć. Ja może rzeczywiście podam kilka przykładów, żebyście zobaczyli, w jak różnych miejscach to zastosowanie takie opowieści mają. Ja sobie tutaj nawet spisałam i przygotowałam, bo tego jest taka ilość, ale chciałam poszukać takich dosyć różnych przykładów też z różnych branż i z różnych zastosowań, z małych i z dużych firm. To może zacznę od takiej Marty, Marta Łysek, która miała, oferowała usługi copywriterskie i po prostu no, była oferta na współpracowników. Ona zamiast wysłać CV jak większość ludzi, wysłała swoją happy client story. Zaraz do tego też wrócimy, co jest na ekranie. To też jest bardzo dobry przykład, ale zacznę od takich mniejszych właśnie. I ona, słuchajcie, była tam, było 49 odpowiedzi na tą ofertę. Ona wysłała nawet właśnie nie życiorys, tylko happy client story, czyli opowieść o tym, jak uszczęśliwiła swojego klienta i to ona właśnie została wybrana do tej pracy. Także może to przydać się w poszukiwaniu pracy, może się to przydać tak samo w poszukiwaniu inwestorów, kiedy mówimy o tym, jeżeli jeszcze nie mamy tej, możemy to zrobić dwojako, albo jeżeli nie mamy jeszcze takiej success story z happy client, to możemy pokazać, jak to może wyglądać. Tu jest taka projekcja, tu jest nie opowieść życia wzięta, ale taka pocztówka z przyszłości, jak to będzie wyglądało, kiedy już to zadziała. Natomiast można też powiedzieć właśnie o swojej drodze tej GPS story, która do tego punktu doprowadziła i to też się świetnie sprawdza właśnie, kiedy pokazujemy ten moment słabości i te komplikacje. Jedna z moich studentków, studentek projektantka komunikacji, ona właśnie raz usiłowała pozyskać inwestora, zrobiła super historię o sobie, nie zadziałało, drugi raz spróbowała, pokazała, co jej nie wyszło, jakie musiała trudności pokonać i dostała ten grant. Także to jest też właśnie bardzo ważny element, żeby te komplikacje też pokazywać. Potem Dorota, która jest, robi taką, ma taką usługę, sklep internetowy i wszelkie takie materiały kreatywności, kreatywnikom. Ona mówiła, że dzięki temu, że zastosowała opowieści w swoim biznesie, oczywiście plus SEO i SEM, wiadomo, bo to nie jest tak, że opowieść działa sama, muszą się ludzie też dowiedzieć o tym, to
jej wartość zamówień wzrosła w sklepie internetowym o 73%. I poza tym też była zdziwiona, że też w internetach, jak się gdzieś pojawiała, to ludzie mówią: tak, tak, my wiemy, kto ty jesteś, bo my czytaliśmy wasze historie. Jak jesteśmy przy internecie, świetnie się sprawdzają właśnie opowieści w formie pisanej w mediach społecznościowych albo nagrywanej w formie wideo. I u nas studenci też robili takie testy i też zachęcam was do tego, bo wiecie, ja mogę o tym storytellingu dużo mówić, ale no wy też musicie to sprawdzić, jak u was się to będzie sprawdzało, tak? Jak konkretnie w waszej branży, jak w waszym przykładzie, więc po prostu zachęcam, żebyście nawet nie wierzyli mi na słowo, tylko po prostu to sprawdzali. I na przykład Marek Sieracki zrobił kiedyś taki test i na Facebooku, i na LinkedInie, przy czym na LinkedInie myślę, że on jest bardziej spektakularny, że najpierw napisał treść w formie normalnego takiego postu, a później to samo i sprawdził, jakie jest zaangażowanie pod postem, a później zrobił to w formie opowieści. No to na LinkedInie, który jest dosyć trudnym medium, jak wiecie, jest ono bardziej biznesowe, no to on miał przebicie 10 razy więcej, tak? 10 razy więcej zasięgu. Ja wam powiem więcej. Jeden mój post, który ja napisałam na LinkedInie i to była czysta story o tym, jak Google mnie zheadhuntowało do prowadzenia szkoleń. Ono miało, wyobraźcie sobie, ja naprawdę do dziś nie mogę w to uwierzyć, 75 tysięcy wyświetleń. Bez żadnej promocji, bez żadnego dodatkowego dopalania. Po prostu siła historii była tak wielka i to była siła historii chyba taka porównywalna do Olgi, bo tam też był ten element trochę od zera do bohatera, nie? Że po prostu no, nic nie zrobiłam, nagle oni sami się do mnie zgłosili i nagle dla nich szkole, tak? Taka naprawdę taka, lubimy też takie historie magiczne, gdzie po prostu rzeczy nam spadają trochę z nieba. Oczywiście wiemy, że to spadanie z nieba jest częścią tylko historii, druga część jest w naszej pracy, ale dobrze jest, jak te dwie siły się połączą. Więc to jest tak, jest świetna historia. Agrosimex to jest w ogóle taka firma, która to znowu zupełnie inna branża, sprzedaje nawozy i oni wymyślili nowy nawóz, taki naturalny, azotowy, który był droższy oczywiście. W związku z tym, jak przekonać prasę, jak przekonać ludzi, jak przekonać rolników, żeby akurat stosowali droższy nawóz, a nie tańszy, to była wielka praca. Ten nawóz zalegał w magazynach i w ogóle nic się nie działo i w pewnym momencie mój student, dyrektor tej firmy handlowej przyszedł i powiedział: no nie, no my po prostu musimy opowiedzieć historię. I po dwóch dniach dosłownie była konferencja prasowa, on tak na kolanie szybko wymyślił, jakby to powiedzieć, żeby nie właśnie opisywać, co to jest, ile tam jednostek kolonizacyjnych na gram z tego nawozu, tylko rzeczywiście powiedzieć taką prawdziwą historię. I faktycznie potem efekt był taki, że prasa podchwyciła właśnie z tego jego wystąpienia tytuł. O całej historii się, o całej konferencji mówiło się właśnie przez pryzmat tej jednej historii. Cały nawóz, skracając historię, wysprzedał się dokładnie i potem oni stwierdzili, że wszystkie ich strategie komunikacji na przyszły rok to będą już właśnie strategie w oparciu o storytelling. Więc słuchajcie, na nawozy, tak? To mamy zupełnie jeszcze inną historię. Logistyka, szef logistyki ABC Czepczyński, on tam zastosował storytelling we wszystkich swoich. Tak, to jest to zdjęcie jeszcze kolejne. Tak, jest, jest, mamy tutaj nawet. On w ogóle zaczął, że sam zaczął używać historii na wszelkich wystąpieniach i on mówi: słuchaj, no moje życie się totalnie zmieniło od momentu, kiedy zacząłem używać opowieści. A ja mówię: no dobra, ale jak to pokażesz, nie? Bo jedna rzecz to są słowa, a druga to jest, co widzimy. On mówi: wiesz co, no ja mówię, wychodzę na... Wcześniej było tak, że jak coś mówiłem, to ludzie w telefonach siedzieli, jakiś taki szmerek był po sali i tak dalej, a w tej chwili ja widzę, że oni mnie naprawdę słuchają. Druga rzecz, moi pracownicy, jak zaczęliśmy używać opowieści po takiej całej serii szkoleń, zaczęli się otwierać na ludzi, przestali klikać, brali za telefon i zaczynali dzwonić. Opowiadali trochę opowieści, opowiadali też o sobie, ale też słuchali opowieści i nagle nasze usługi, które są droższe niż inne, bo to jest firma logistyczna, spedycyjna, no to ludzie powiedzieli: dobra, jesteście trochę drożsi, ale my chcemy z wami, bo ta relacja była już między nami zadzierzgnięta, bo no, na tym właśnie polega storytelling, że to jest sztuka budowania relacji.
To jeszcze Ewelina. Ewelina z kolei, Ewelina miała takie marzenie, żeby założyć spa długowieczności. Pierwsze w Polsce spa długowieczności i rzeczywiście jej się to udało i mówi, to co się niesamowitego wydarzyło, po pierwsze jak napisała tą opowieść GPS, to sobie uświadomiła, że pracuje w złym miejscu, z niewłaściwymi ludźmi, w niewłaściwym czasie i właśnie zrobiła ten krok i poszła, to właśnie była ta jej opowieść GPS w kierunku tego spełnienia marzenia, żeby tą spa długowieczności otworzyć. Ona powiedziała też, że DNA, jak swoją opowieść DNA pisała, to właśnie uświadomiła sobie, co jest jej największą wartością, co ona może dać temu klientowi, a kiedy napisała właściwe happy client story, to nagle się okazało, że ma dużo mniej pracy, a dużo więcej pieniędzy. Ona to zrobi jakieś podsumowanie, że 300% więcej zarabia, a o połowę mniej czasu pracuje. Dlaczego? Bo przyciągnęła właściwych klientów i na to Was też uczulam. Dlatego muszą być te opowieści strategiczne, że one przyciągają tych właściwych ludzi. To jest sito na klientów. To może być też tak, że ktoś przeczyta Twoją opowieść i odpadnie i nie będzie Waszym klientem. I Bogu dzięki, bo naprawdę jako startupy nie chcecie pracować z każdym. Ja wiem, że to się trudno może słyszy, jak człowiek chce zapłacić za kredyt i opłacić wszystkie, no wynajem biura i to wszystko, ale zapewniam Was, że klienci czasami potrafią być, to sami wiecie, tak trudni, że jak właśnie dobrze jest napisana opowieść na początku, to przyciągacie tych klientów, których chcecie przyciągnąć. I tak działa właśnie też opowieść Happy Client Story, która jest taką opowieścią, która pokazuje, w jaki sposób uszczęśliwiłem, pomogłem rozwiązać problemy jakiemuś mojemu klientowi, ale działa dużo lepiej niż taka nudna rekomendacja, która jest taką jednym zdaniem, dwoma zdaniami. Oczywiście rekomendacje też są super, ale znowu one działają bardziej na tą półkulę lewą, to znaczy generalnie informują, natomiast taka Happy Client Story angażuje, bo na przykładzie czyjejś historii my już wiemy, że o, ten człowiek może nam pomóc, a on nam jeszcze w ogóle nie powiedział, że może nam pomóc, tylko przez usta tego klienta tą historię słuchamy, więc to jest znowu taka też dobra strategia, że to nie jest popychanie, ja tutaj wchodzę, chcę ci, każę ci coś kupić albo korzystaj z moich usług, nie, ja ci pokazuję opowieść, jak to działało w mojej przeszłości, a ty zrób z tym, co chcesz. Moniko, tylko tu mówimy, jakby nie było o historiach już bardzo stricte biznesowych, czyli realnych, mamy realny produkt, realną usługę, do których piszemy konkretną historię. Pojawiło się pytanie, jak zachęcać storytellingiem inne osoby do współpracy w zespole założycielskim na etapie, kiedy nie ma pieniędzy, jak nie wiadomo do końca też, jak komunikować wizję projektu, kiedy często się ona zmienia, ludzie też tracą zapał i tak dalej, i tak dalej. Więc takie trochę początki, chyba ten niezwykle trudny tak naprawdę, najtrudniejszy w całym procesie storytellingowym moment. Tak, to znaczy w procesie w ogóle biznesowym. Biznesowym, tak. Tak, w storytellingowym tutaj mamy kilka elementów. Ja bym powiedziała, bo tutaj są, jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy już mamy pracowników, czyli, bo tak, jeżeli byśmy chcieli pozyskać pracowników, tak, czy współpracowników, to tutaj się bardzo przydaje opowieść GPS, czyli taka opowieść, która uwiarygadnia i buduje zaufanie. Dlaczego właśnie z nami ma ktoś zacząć współpracować? I to są takie kamienie milowe, które doprowadziły nas do tego miejsca, gdzie tutaj jesteśmy. Teraz, jeżeli już mamy tych współpracowników, oni już są w środku, wiadomo, że w startupach bardzo często, no w każdym jest tak, że te emocje idą w górę i w dół, że czasami coś się udaje, a czasami nie udaje. No właśnie zawsze pocieszeniem jest tym, że to za jakiś czas prawdopodobnie się uda i te komplikacje staną się świetnym materiałem do opowieści. Natomiast na tym etapie, kiedy już mamy ludzi z nami, myślę, że bardzo też się przydaje opowieść DNA i ta opowieść nie tylko może być opowieścią DNA danej marki czy firmy, no bo ta firma dopiero się tworzy, natomiast to może być opowieść o mnie, jako na przykład tym wizjonerze, który ma ten pomysł, czy tym takim człowieku, który napędza tą firmę, albo o innych ludziach, którzy tam w niej pracują, o jakiejś wartości, która cię napędza, o tej wartości, która być może została poddana jakiejś próbie i ona wtedy rzeczywiście spowoduje,
że gdzieś tam chemia się wytwarza między nami. W tym momencie to jest bardzo ważne, bo ludzie jak mają tą chemię, mają takie poczucie, że gdzieś tam te relacje są nabudowane, to faktycznie no, chcą z nami współpracować. To jest druga rzecz. Taką opowieść DNA możecie zobaczyć, jak wejdziecie fabrykaopowieści.pl/opowieści, to tam są przykłady różnych takich opowieści, bo dzisiaj teraz nie będziemy mieli czasu. Tam jest i moja opowieść DNA, ale też jest Happy Client, są różnych innych ludzi, studentów opowieści. Wtedy będziecie lepiej to rozumieć, bo na razie to tylko mówimy o tym, a trzeba by jeszcze się z tym zmierzyć. Natomiast to, co jeszcze bardzo się może przydać w takiej sytuacji, to zrobić taką pocztówkę z przyszłości. To znaczy użyć na przykład sykomora do tego, żeby pokazać już dobrze, już jest ten produkt. Na przykład mówimy, że 23 lutego, ale nie 2021, tylko 2025. 30? O, proszę tak? bardzo. Tak, 25. No dobrze. I teraz tu pokazujecie, że to już nie jest ten garaż, gdzie zaczynaliście, tak? Tylko nie wiem, no Concordia, czy tam Bałtyk w Poznaniu, 6 piętro, tak, z widokiem na, nie wiem, na dworzec, tak, w Poznaniu czy coś. I ty jako ten CEO, czy tam ktoś inny sobie siedzi i nagle właśnie dostajecie mnóstwo zamówień już tych nowych, bo na to, co kiedyś było takie trudne, to już to się wydarzyło i wspominacie czas, kiedy to było tak trudno, a teraz już jest inaczej. Czyli robimy pocztówkę z przyszłości. Znowu, to tak jakbyśmy wyświetlili film z tego, co już się zadziało. I tu może być oczywiście pełna, wolna amerykanka, no bo to jest projekcja, to też nie udajemy, że jest. Natomiast to pokazuje wasz idealny schemat, bo musicie to mieć przecież, nie? Jeżeli coś projektujecie nowego, czy usługę, czy jakiś nowy produkt, wiecie, jaki docelowy to ma być, jaka ma być docelowa sytuacja. Nie biznesowa, że siedzicie na pieniądzach, tylko co to robi dla ludzi, co im to daje, jak rozwiązuje im ich problemy. I to pokażcie tą opowieścią. I wtedy, jeżeli to znowu, tak jak Einstein mówił, ja to zobaczę, więc ja to zrozumiem i wtedy jest dużo łatwiej i przekonać inwestorów, ale też przekonać swoich własnych współpracowników, że słuchajcie, okej, teraz nie wychodzi, ale to jest nasza wizja, do tego dążymy i wtedy będzie prościej. Moniko, teraz nic tylko do dzieła, do czego oczywiście zachęcamy uczestników naszego dzisiejszego spotkania. Ja was proszę również o zadawanie pytań, bo być może zrodziły się wam w głowach jakieś pytania do Moniki. Zadajcie je na czacie, ja już wyświetliłem sobie przed sobą czat. Będę czujny i będę te pytania zadawał. Ale żeby nie było, bo oczywiście sporo tutaj opowiedziałaś o konkretnym narzędziu, o sykomorze, też podałaś, jakby nie było, konkretną receptę na to, jaka ta historia powinna być, żeby właśnie działała. Mamy podręcznik, twój podręcznik dla uczestników, które może pomóc taką historię własną napisać, no bo umówmy się, teraz najtrudniejsza praca. To nie jest tak, że ktoś poda receptę i my, proszę bardzo, za godzinę będziemy mieć gotową swoją historię, która po prostu jest idealna. Nie, teraz to tak naprawdę ciężka praca po waszej stronie, którą trzeba odrobić, a pomóc może właśnie podręcznik z ćwiczeniami, który jest do waszej dyspozycji specjalnie od Moniki. Ja bym nawet odczarowała, słuchajcie, bo to wcale nie musi być ciężka praca, to może być bardzo przyjemne doświadczenie i ta godzina naprawdę może wystarczyć. Tylko jedna rzecz jest, najcięższa w tej pracy jest to, żeby usiąść na czterech literach i to zacząć robić. To jest najcięższa i to naprawdę wiem. W momencie, kiedy już usiądziecie, to macie ten podręcznik, możecie go sobie pobrać. Uwaga, jak go sobie pobierzecie, to również będziecie dostawać ode mnie różne materiały. Też taki list storytellingowy, który co tydzień wysyłam do ludzi. Teraz akurat są fragmenty książki, którą piszę, ale czasami są też takie narzędzia. Tam też będziecie wiedzieli, gdzie mnie znaleźć w mediach społecznościowych. Natomiast w tym podręczniku dostaniecie sykomora, tam jest też konkretne ćwiczenie, jak można tego sykomora zaprząć już od razu w opowieść o tym, co jest najważniejszą waszą lekcją biznesową albo życiową, jeżeli nie macie jeszcze tego biznesu tak rozwiniętego. I to będzie taka opowieść w formie opowieści z przesłaniem. To jest taki pierwszy etap, czyli podstawa podstaw, czyli żeby się nauczyć, jak budować strukturę opowieści i drugie, jak skoncentrować tą opowieść wokół przesłania,
Potem kolejne etapy, oczywiście to będą te opowieści biznesowe, GPS, Happy Client czy DNA Story, ale to oczywiście już poza, no tutaj nie damy rady zrobić wszystkiego, ale zachęcam Was bardzo, bo to też właśnie te strategiczne opowieści będą się przekładały na konkretne efekty dla Was, ale zacznijmy od podstaw, od tych fundamentów, także wejdźcie na tą stronę fabrykaopowieści.pl, / podręcznik, / opowiadaj, / jak, / mistrz, łatwo zapamiętać i tam pobierzcie sobie i zróbcie to ćwiczenie najlepiej od razu dzisiaj, jak się skończy ta konferencja. Usiądźcie, zróbcie ćwiczenie, będziecie mieli już pierwszą opowieść i możecie od razu ją opublikować w mediach społecznościowych i zobaczyć, jaka będzie reakcja. Działajcie szybko, działajcie od razu i z opowieściami jest też świetne to, że one są jak dobre wino, nie starzeją się i każda opowieść, możecie też potraktować, to jest tylko opowieść. Robicie pierwszą wersję, sprawdzacie, tak jak w design thinking, nie? Zobaczycie, jakie są reakcje. O, tu się podoba, tu możecie zapytać, co zapamiętałaś z tej opowieści, co cię poruszyło. I już masz wskazówki, co zrobić, żeby zrobić kolejną wersję. Ja to moją opowieść DNA, którą znajdziecie u mnie na stronie w fabryce opowieści.pl, / opowieści. Ja ją pisałam, to jest chyba 6. wersja mojej opowieści. Było ich kilka i wcześniej, i one od początku już działały, no ale ja jeszcze chciałam, jak to ja zawsze, trochę jeszcze lepiej, trochę lepiej, wiecie, to jest ten syndrom anonimowej perfekcjonistki, ale właśnie to jest w opowieściach świetne, że nie muszą być perfekcyjne. Mają być prawdziwe, zapraszamy, mają być właśnie, autentyczne. Zapraszamy Was przede wszystkim do spróbowania, do tej przygody, bo naprawdę to pisanie tego powieści może być przygodą, czego przykładem, jakby nie było, jest nasza dzisiejsza gościni, dr Monika Górska, praktyk już z ponad 30-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie, prawda? Tak, to jest niesamowite. Autorka licznych książek, ja też namawiam do tego, żeby tam zerknąć. Tam naprawdę bardzo dużo wiedzy, osobiście coś o tym wiem, korzystam, moi studenci również. Dziękuję Ci też właśnie za ewangelizowanie w tym temacie, bo to jest niezwykle istotne. W tym świecie, w którym nieco o sztuce jakby nie było pisania i opowiadania, wydaje się, że trochę zapominamy, a jednak to wraca do mody i naprawdę może realnie pomóc w naszych biznesach. Moniko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz do opowieści. Tak, do opowieści. Zachęcamy Was serdecznie. Moi drodzy, ale żeby nie było, że tylko i wyłącznie do opowieści, chciałbym, aby Adrian teraz udostępnił nasz kolejny slajd na, może jeszcze nie ten, tylko slajd w narzędziu Mentimeter, bo zachęcam Was do tego, żebyście w tej chwili odpowiedzieli na krótkie pytanie związane, jakby nie było, z wystąpieniem Moniki. Jestem ciekaw, czy w jakikolwiek sposób zmieniło się Wasze podejście do samego storytellingu. Także proszę bardzo, odpowiadamy. Czy już mamy wyniki? Jesteśmy w stanie wyświetlić? Już umieszczamy tutaj link i za chwilę będzie można odpowiadać. Fantastycznie, to zerknijmy, jak to tu wygląda. Udostępniamy raz jeszcze link. Jestem ciekaw Waszego zdania. Oczywiście podpowiem, że już za chwilę spotkamy się ponownie w pokojach. Będziemy mogli również i w tym temacie podyskutować, aczkolwiek mamy też, jakby nie było, kolejne zadanie dla Was, networkingowe zadanie, kolejne pytania, które ułatwią Wam zapoznanie się. Cieszę się, że ten networking też przeniósł się częściowo na nasz czat, że dzielicie się swoimi doświadczeniami, tym, z czym przychodzicie, co robicie. Oczywiście, słuchajcie, żeby to nie było tylko tak, że to pozostaje tutaj na tym spotkaniu networkingowym SODI, a żeby to nabrało trochę też drugiego życia, namawiam Was też, po to mamy wpisane swoje imiona, nazwiska, o co prosiłem na końcu, na początku naszego spotkania, po to, żebyśmy na przykład mogli siebie znaleźć później w mediach społecznościowych, chociaż
chociażby na LinkedInie, mogli się sieciować i dalej te relacje, jakby nie było, budować. To spotkanie to doskonałe miejsce, żeby te relacje swoje tutaj rozpocząć. Namawiam Was do tego serdecznie, a tymczasem możemy wyświetlić odpowiedzi? Proszę bardzo. Czy rozmowa z Moniką zmieniła Twoje podejście do znaczenia roli storytellingu? Zdecydowana większość odpowiedziała, że tak, a mam nadzieję, że ci, którzy powiedzieli nie, to są ci, którzy już w praktyce ten storytelling stosują. A nieprzekonanych namawiam teraz do przetestowania tego w praktyce, jakby nie było, bo po to dostaliśmy konkretny podręcznik i konkretne narzędzia, żeby móc to przetestować w praktyce. No dobrze, to tymczasem robimy małą pauzę. Zapraszam ponownie do pokoi networkingowych, do wspólnej dyskusji, a później zapraszam też do podsumowania. Czego najważniejszego dowiedziałeś się z prelekcji, czyli z mojej rozmowy z Moniką Górską i co w związku z tym zrobisz? To pytania na tę część naszego networkingu. Zapraszam serdecznie. Zatem kończymy naszą część networkingową. Mam nadzieję, że dobrze Wam było w tym gronie, w którym byliście w swoich pokojach, że udało Wam się nawiązać ciekawą dyskusję w temacie ostatniej prelekcji, a więc sztuki opowiadania historii. Ja widzę, że coraz więcej osób z nami i to jest, słuchajcie, niezwykle ważny moment, przynajmniej dla mnie, bo w końcu ja przestanę mówić, a oddam Wam głos. Jestem ciekaw Waszych doświadczeń. Do jakich wniosków doszliście w swoich pokojach? No i proszę bardzo, mamy kogoś chętnego, kto chciałby się z nami podzielić swoimi doświadczeniami? Zapraszam, zapraszam. Wystarczy odmutować mikrofon i można zabrać głos. Nie wiem, czy każdy wie, jak tutaj ten mikrofon odmiutować, ale to jest właśnie, jak widać ten mikrofon, to jest mute i wystarczy kliknąć unmute. Albo też no, można napisać na czacie, jeśli też jest taka. Jeśli komuś sprawia to problem, czat również mile widziany, jak najbardziej. Ja mogę tutaj sobie zabrać głos. Mnie nie było od początku spotkania, ale jestem z ramienia organizatora, więc tutaj od razu zaprezentuję. Magdalena Kiech. Ja byłam z Agnieszką Brzozowską i drugiej Magdaleny. Magdalena, nie wiem, Agnieszka może mi przypomnieć, Wilczeska. Nie pamiętam, przepraszam. W pokoju. Bardzo szybko się mówi. 2 minuty to jest po prostu za mało. Ale byłyśmy ogólnie pod wrażeniem wystąpienia i chyba na żywo zapisywałyśmy sobie każda z nas rzeczy, które już by chciała wdrożyć. Choćby na przykład, że zaczynamy od końca, że budujemy napięcie i niekoniecznie to musi być chronologicznie i na czym się skupiać, bo z reguły ja mam też tak, że dużo mówię, Agnieszka mówiła, że też ma dużo, chciałaby dużo powiedzieć i takie usystematyzowanie powoduje, że jednak dajemy te treści, które są rzeczywiście faktycznie, nie zagadujemy naszych odbiorców, może tak, i nie tracimy tego wątku. Mm-hmm. To tyle ode mnie. Bardzo dziękuję, Magda. Kto jeszcze chciałby tu dorzucić coś od siebie? Z czym wychodzicie? Co zrobicie może? Widzę, że już pojawiają się też bardzo słusznie linki na LinkedInie, do LinkedIna na czacie. To również dobra forma do wymiany tutaj kontaktów, bo faktycznie być może ktoś nie zdążył na przykład nazwiska zanotować, więc myślę, że to bardzo fajna inicjatywa. Zachęcam również oczywiście do linkowania, a tymczasem oczywiście chciałbym jeszcze może jakiś głos usłyszeć. Może nie tylko w kontekście wystąpienia dotyczącego sztuki pisania historii, czyli historii jakby nie było Moniki, ale również być może historii Olgi. Być może Was to do czegoś tchnęło, zainspirowało. Jesteśmy ciekawi Waszego zdania.
bo być może i to zdanie nas do czegoś zainspiruje. Jeśli chodzi o historię Olgi, cześć, tu Aleksandra Janowska z Gentle Work Academy, czyli angielski dla menedżerek, liderek, soloprenerek, to dzisiaj akurat taki przekaz był mi bardzo potrzebny, ponieważ mam jakiś taki zjazd energetyczny, jeśli chodzi o prowadzenie, czy pracę po prostu. I jak usłyszałam, Ilona musiała się nachodzić, żeby znaleźć sponsora do świetnego pomysłu, tak? Tylko jakoś trudno było dotrzeć z tym, jaki to jest faktycznie pomysł, no to dało mi to taki wentyl trochę, że, no, że każdy się gdzieś tam boryka ze swoim biznesem i czasami to idzie łatwiej, a czasami trzeba zastukać nawet nie w dwie, trzy pary drzwi, tylko kilkadziesiąt, żeby uzyskać efekt i dopiero później zaczyna się to rozwijać, co nie oznacza, że jest jakoś super łatwo, ale już na pewno łatwiej. Więc dzięki za to. Ola, dzięki za tę refleksję. Niezwykle wydaje mi się istotna, bo często widząc w ogóle historię sukcesów i sukcesy, no, nie zdajemy sobie sprawy, co za tym sukcesem stoi. Przekładając to na własne doświadczenia, często się demotywujemy i wydaje mi się, że to jest faktycznie nam niezwykle potrzebne, żebyśmy dostrzegli to, że tak naprawdę droga do żadnego sukcesu różami usłana nie jest. Jest to często droga wyboista z wieloma zakrętami i tak naprawdę tego typu historie uskrzydlają i dodają nam i odwagi, i motywacji do działania. Bardzo dziękuję Ci za tą refleksję. Czy ktoś jeszcze chciałby coś tutaj dorzucić? To ja może też się trochę odniosę. Generalnie, jeżeli właśnie chodzi o tę ścieżkę związaną z pozyskiwaniem kapitału, no to muszę potwierdzić, że wbrew pozorom nie jest ona taka łatwa. Czasem nawet o ten kapitał nie jest trudno, ale ciężko, żeby to był ten tak zwany mądry kapitał. No i cóż, muszę potwierdzić jedną rzecz, że chyba jednym z ważniejszych aspektów startupowca jest kwestia utrzymania konsekwencji, bo w tej chwili też jestem w takiej fazie odbijania się od dużej ilości drzwi, mimo że nie jest to moje przedsięwzięcie i tu w cudzysłowie, każdy startupowiec oczywiście jestem zdania, że mój pomysł jest ten najlepszy, unikalny. No to realnie już po wielu ocenach tak mam świadomość, że naprawdę nie jest z nim źle. No w związku z tym tak, no moim takim wnioskiem z dzisiaj jest na pewno dzięki tej chociażby pierwszej prelekcji, że warto trzymać się konsekwentnie swojej ścieżki. Super, fantastycznie, niezwykle cenna refleksja. Jakby nie było. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić? Mamy jeszcze chwilę i z przyjemnością posłuchamy. Jeśli nie, może macie ochotę też na kolejną rundkę w pokoju. Ale słyszałem, że ktoś chciał się odezwać. Jerzy Rosiak. Halo? Słychać. Słuchałem? Słuchać? Ja może taką refleksję mam, ponieważ kieruję startupem i jak 2 lata temu startowaliśmy do platformy startowej i byliśmy sprawdzani przez różnych ekspertów, mówię różny, bo było kilka etapów, żeby wejść do tej ścisłej 20 z 200 startupów, które chciały mieć swoim pomysłem uczestniczyć w programie, to powiem szczerze, że mieliśmy różnych ekspertów i przekonywanie ich do naszej racji było niezwykle trudne. Mhm. I dobrze, że znalazły się osoby wśród ekspertów, które starały się rozumieć nasz pomysł. I tutaj nawiązując do firmy Plantalux, która tutaj została wymieniona, jest to firma, która jest nam bliska, bo współpracujemy z nią jako firmy. Natomiast wiem, jakie oni mieli problemy, żeby zaistnieć w tym programie inkubacji, a później dopiero starać się o ten 1 000 000 zł, mieliśmy podobną drogę. I też jest taka moja uwaga, że jest wielu ekspertów, którzy są ściśle z ekspertami może swojej dziedziny, ale z ogólnie prowadzonego biznesu, ale też mają wiedzę naprawdę finansową, to trzeba potwierdzić, ale nie mają wiedzy eksperckiej z danych obszarów
działalności biznesu, danych pomysłów czy obszaru, gdzie dany pomysł mógłby funkcjonować. My mamy na przykład pomysł związany z cyfryzacją rolnictwa precyzyjnego, gdzie zbudowaliśmy modułowy system zarządzania plantacjami i łącznie z pułapką feromonową. Jesteśmy na etapie uzyskania patentu i okazało się, że dopiero na innych spotkaniach znaleźli się eksperci, którzy rozumieli nasz pomysł i zostaliśmy poparci. Także tutaj problem pomysłu to jest z jednej strony, ale problem znalezienia grupy ekspertów, którzy są z określonego obszaru biznesu, czyli na przykład, bo mamy połączenie biznesu agro z zastosowaniem narzędzi informatycznych, tak, sztucznej inteligencji. I tutaj spotkanie się tych dwóch światów było dla niektórych ekspertów bardzo trudne do zrozumienia, ale przeszliśmy przez to i mamy już na bardzo wysokim poziomie zaawansowaną technologię i jesteśmy już we wdrażaniu. I jako jedni nieliczni uzyskaliśmy dofinansowanie właśnie z obszaru badawczo-rozwojowego. Gratulacje oczywiście, ale no to też pokazuje, że w tym wszystkim też jest jeden istotny czynnik. Czasami potrzeba jest trochę szczęścia, żeby spotkać tak jest, na tej drodze tak, właśnie tak jest szczęście, tak. Trafienia na odpowiednich ludzi, bo to jest bardzo ważne. Właśnie, ale też jakby nie było, te spotkania w SODI między innymi temu służą, żebyśmy mogli się sieciować tak. I być może znaleźć tutaj właśnie jakiegoś przyszłego partnera biznesowego. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. Czy ktoś jeszcze miałby ochotę coś dorzucić? Dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Dziękuję. Jeszcze tylko tu dla pana Jerzego chcę dodać, no, że też jeśli by to wsparcie jakieś dalsze było potrzebne w rozwoju, pozyskaniu finansowania, czy choćby w jakichś takich obszarach właśnie marketingowych, sprzedażowych, no to też jesteśmy do dyspozycji, jak i też pewno są tu inne instytucje otoczenia biznesu, więc jakby zachęcamy do kontaktu, jeśli tam... Dobrze, dziękuję bardzo. Będziemy w kontakcie z panią Adrianem. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. Czy jeszcze mamy jakieś być może pytania, refleksje? Jeśli nie, to ja mam do was konkretne pytania. Poprosiłbym o to, żebyśmy ponownie skorzystali z narzędzia Mentimeter. Adrianie, czy możesz nam udostępnić? Już, sekundkę, robimy. Fantastycznie, to jeszcze zmieńmy slajd. Czy poleciłabyś udział w spotkaniu networkingowym SODI? To nasze pytanie, zdecydowana większość tak. Cieszymy się, bo właśnie tego typu pytania są po to, abyśmy mogli w razie czego doskonalić tego typu spotkania. I od razu w takim razie drugie pytanie w ślad za tym. Kolejne. Istotne, co najbardziej podobało ci się w spotkaniu? I tutaj daję już wam szansę do tego, żeby napisać co nieco. Gdybyśmy mogli określić to jednym słowem, dwoma słowami, zobaczymy, jaka mapa słów nam się tutaj stworzy. Zachęcam gorąco. O, zaproszeni goście, czyli punkt. Zapraszanie praktyków, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, to naprawdę coś niezwykle wartościowego. Możliwość bezpośredniego kontaktu, tak, to jest też ważne, zwłaszcza w tych czasach, w których przyszło nam być, w tej pandemicznej trochę rzeczywistości, że możemy również ten networking, na który również wskazujecie tutaj uwagę, uprawiać. Goście ze swoimi historiami, tak, te historie są bardzo ważne. To, że prelegentkami były kobiety. Ja nie ukrywam, że ja osobiście również z tego bardzo się cieszę, bo naprawdę mamy mnóstwo kobiecych biznesów, które może być inspiracją dla innych, inspirujące wystąpienia, networking, doświadczenia. Bardzo się cieszę, że doceniacie to, że możemy się spotkać, wspólnie ze sobą porozmawiać. O, dynamika spotkania się podobała. Również się cieszymy, że te 3 godziny tak wam upłynęły i że były dla was wartościowe. Możliwość wymiany kontaktów, poznanie nowych ludzi, inspirujących gości.
Bardzo dziękujemy za te opinie, bierzemy do serca. To myślę też wskazówki dla organizatorów, jakich gości zapraszać na kolejne spotkania, ale skoro padły również tutaj odpowiedzi, że możliwość wzajemnego poznania, to ja oczywiście zachęcam do tego, co już rozpoczęliście na czacie, aby znajdować się również w sieci, w mediach społecznościowych, na LinkedInie, aby się wzajemnie sieciować, poznawać, nawiązywać te relacje i kontakty i rozwijać to, co zapoczątkowane zostało w trakcie dzisiejszego spotkania networkingowego MSODI. Ja na koniec powiem, że to nie ostatnie spotkanie. Przed nami przynajmniej 4 podobne, na które już teraz serdecznie Was zapraszamy. Oczywiście będą one z wyprzedzeniem komunikowane, a tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu swoim, w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego, w imieniu Fundacji Youth Business Poland. Bardzo serdecznie dziękuję, Kuba Sito. Do zobaczenia i do usłyszenia.